No, tenże to moc wybucha, nie? O, dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że nas słychać i że być może widać. Witam Was serdecznie na drugim już wydarzeniu Coffee Talks promującym raport strategiczny prowadzonym przeze mnie z ramienia grupy Programmatic przy IAB Polska. Dzisiaj wystąpię razem z Gosią i Krzysztofem. Gosia zarządza biznesem Smart Ad Server w Polsce i w regionie CEE, wspierając wydawców i agencje w monetyzacji komunikacji Programmatic i Direct. Krzysztof Lis z firmy Yieldbird prowadzi zespół Customer Success i odpowiada za zaspokajanie potrzeb wydawców. Mamy też dzisiaj dwóch ekspertów od naszych partnerów. Dziękujemy naszym dwóm partnerom oczywiście za wsparcie tego wydarzenia, czyli firmie Adform, która jest doskonale znana z rozwiązań technologicznych funkcjonujących w ekosystemie Programmatic, takich jak DSP, DMP czy AdServer, które oferuje w ramach jednej platformy Flow. I o czym Jacek będzie też mówił w ramach swojego wystąpienia, Adform od dłuższego czasu promuje wizję przyszłości opartą o first party data, o first party cookie tak naprawdę. Drugim partnerem naszego wydarzenia jest Just Tag Group, która wykorzystując zaawansowane technologie i zaawansowane rozwiązania technologiczne i analityczne zwiększa efektywność działań reklamowych i w Polsce jest czołowym dostawcą danych do targetowania kampanii programatycznych oraz raportów atrybucji, które łączą świat online i offline. Zanim przejdziemy do naszego panelu dyskusyjnego, chciałabym Wam przedstawić kilka slajdów dotyczących wydatków na Programmatic w Polsce i Europie. I standardowo zawsze jak zaczynam opowiadać o wydatkach ujętych w badaniu ADEX, to muszę zaznaczyć, że dane dotyczące rynku Programmatic są szacunkowe i są to wartości widziane po stronie wydawcy, czyli są to przychody wydawcy z reklamy Programmatic powiększone o fee platform sprzedażowych, czyli platform SSP. Natomiast nie obejmują te dane fee platform służących do zakupu powierzchni programatycznej, czy też kosztów danych lub ewentualnych narzędzi weryfikacyjnych. W 2020 roku wydatki na Programmatic w Polsce rosły nadal dwucyfrowo, przekroczyły wartość 1 miliarda złotych, notując 20% wzrost rok do roku. W analogicznym okresie w Europie wzrost ten wyniósł jedynie niecałe 8% i tutaj jak widzicie na slajdzie zaznaczyłam Wam, że jest to wąska definicja Programmatic. Zaznaczyłam tak dlatego, że Europa do wydatków programatycznych zalicza również wydatki na reklamę graficzną i wideo na Facebooku czy w social mediach ogółem, natomiast w Polsce tego nie robimy i jako że Europa te wydatki od 2018 roku pokazuje osobno również, to na potrzeby naszego porównania również w Europie, analogicznie jak w Polsce, pokazuje wydatki bez social mediów, bez Facebooka. W Polsce w 2020 roku Programmatic stanowił już prawie 50% wydatków na display, w tym wideo, natomiast w Europie 25% tychże wydatków i wrócimy do tego oczywiście w naszym panelu dyskusyjnym. Jeśli natomiast chcielibyście jako na przykład reklamodawcy porównać Wasze wydatki na model programatyczny do badania adeksowego, to musicie pamiętać właśnie o tym, o czym wspomniałam na początku, czyli że do tych wartości nie wliczamy kosztów danych czy kosztów platform zakupowych. Zatem aby oszacować, jaka
kwota mogła zostać wydana w Polsce na programatik przy założeniu właśnie, że wydawcy pokazali kwotę 1 147 000 000, należy nałożyć na to średnie wartości prowizji i kosztów danych, czyli mamy około 15% na platformy zakupowe i 25% na dane i inne metody weryfikacji. Przechodzimy teraz do naszej dyskusji, w której również będziemy wracać do tych danych ze slajdu. Wartość wydatków na reklamy online ogółem w 2020 roku w Polsce przekroczyła 5 miliardów złotych i odnotowała 5% wzrostu. Jednocześnie udział reklamy display w tym wideo w wydatkach ogółem wyniósł 46%, czyli blisko połowę, notując jedynie 3% wzrostu. Natomiast sam programatik zanotował 20% wzrostu. Jakie czynniki spowodowały zatem, że model programatyczny nawet w obliczu kryzysu, z którym związanym z pandemią COVID, z którym się mierzyliśmy, wydatki na programatik rosły dwucyfrowo? Gosiu, jakie jest twoje zdanie? Cześć Elu, witam wszystkich serdecznie. Ja myślę, że no tutaj jakby wszyscy, którzy pracujemy z programatykiem na co dzień, wiemy, jak bardzo efektywny jest to kanał. Jest to oczywiście, nie jest osobny kanał do displaya, jest to część displaya, natomiast w przypadku, kiedy mamy różnego rodzaju kryzysy, kiedy musimy obejrzeć każdą złotówkę, wiemy, że w modelu programatycznym wydajemy te pieniądze w sposób efektywny i mierzalny, czyli jesteśmy w stanie wiedzieć, jaki był efekt, jesteśmy w stanie w taki przejrzysty sposób dotrzeć do wszystkich informacji, których potrzebujemy finalnie. Dodatkowo programatyk daje dużą elastyczność, więc też jesteśmy w stanie szybko reagować na pewne zmiany, które się dzieją na rynku czy na świecie. I jesteśmy w stanie też bardzo szybko optymalizować te nasze kampanie, które realizujemy. Także tutaj drugim takim elementem jest ta duża elastyczność, ale myślę też, że wszystkie te automatyczne możliwości optymalizacji, takie jak optymalizacja pod viewability chociażby, tak bardzo potrzebna, jeśli mamy powiedzmy trochę ograniczone budżety w innych kanałach, no to tutaj jesteśmy w stanie dorzucić więcej z racji tego, że generujemy tak naprawdę widzialne wyświetlenia, czy też kierujemy reklamy na wideo z jakimś określonym KPI-em completion rate. Także te dodatkowe elementy, które są w zasięgu programatiku, dają taki efekt, że on rośnie, w niego się inwestuje. I jest to bardzo taka naturalna sprawa. Tak, dziękuję ci bardzo i również jakby zgadzam się z twoją opinią. Krzysztof, a jak to wygląda z twojej perspektywy? No ja się tylko mogę pod tą opinią podpisać, dlatego że po prostu w momencie, w którym reklamodawcy muszą obcinać jakieś wydatki, a taka była sytuacja w ubiegłym roku, w pierwszej kolejności będą obcinać te wydatki, które tak naprawdę chcieli obciąć już od jakiegoś czasu, nie? Te, które trudno było zweryfikować ich na przykład zwrot z takiej inwestycji, te, które są trudniej mierzalne, te, które są mniej transparentne z różnych względów. A programatik niestety pod tym kątem, no nie zawsze, ale w ogromnej części przypadków wygrywa, bo mamy jeden spójny raport, do którego nie musimy się zastanawiać, co oznaczają liczby, tylko są spójne, dostarczone przez jakąś względnie transparentną platformę zakupową. I myślę, że po prostu ta pandemia wymusiła na reklamodawcach to, co od dawna uważaliśmy, że jest nieuniknione. No i to po prostu się wreszcie wydarzyło. Tak, tak. Od siebie dodam, że wydaje mi się, że w czasie kryzysu, tej niepewności i jakby zmieniającej się z dnia na dzień sytuacji na rynku, też gospodarczej, tak, lockdowny, to ta elastyczność i szybkość, z jaką można wdrożyć zmiany w programatik, na pewno miały olbrzymią wartość dla reklamodawców. No dobrze, słuchajcie, wracając do naszych slajdów, udział programatik w wydatkach na display w tym wideo w Polsce szacowany jest na 48%, natomiast w Europie niecałe 25%. Krzysztof, czy wy, obsługując bardzo wielu wydawców i w Polsce, i w Europie, czy patrząc na ich wyniki, właśnie zarówno w Polsce, jak i w Europie, również dostrzegacie takie różnice? Jakie czynniki mogą mieć na to wpływ, jeśli tak?
Rzeczywiście widzimy, że na niektórych zagranicznych rynkach udział takich kampanii direktowych, obsługiwanych direktowo, jest trochę większy. Przy czym ja mam wrażenie, że to jest po prostu kwestia może też częściowo jakiejś takiej nomenklatury i przyjęcia, co jest kampanią direktową, a co nią nie jest. Bo tak naprawdę z perspektywy wydawcy nie ma kompletnie żadnego znaczenia, czy kampania jest obsłużona bezpośrednio w AdServerze, czy w AdServerze za pośrednictwem deala i kupowana przez platformę programatyczną. To są praktycznie te same pieniądze. Oczywiście pomijamy te tam 40 z groszami procent, które na całej tej ścieżce tracimy, no ale to są praktycznie te same pieniądze. I to jest ten sam klient, taki sam proces sprzedażowy i tylko różnica jest jakby technicznie, którędy te pieniądze przejdą, w sensie kto komu wystawia fakturę. I mam poczucie, że trochę ze względu na to, że historycznie na Zachodzie, na innych rynkach ten udział wygląda trochę inaczej niż w Polsce, może jest im trudniej przenieść się z tymi zakupami. Nie sądzę, żeby to były jakiekolwiek inne przyczyny, bo tak naprawdę nie ma powodu, dla którego ten programatik miałby rosnąć wolniej. No, personalnie nigdy nie uważałem naszego rynku za jakoś wyjątkowo rozwinięty pod kątem programatika, żebyśmy wiedli prym w Europie, ale okazuje się, że jednak niektóre rynki przewyższamy. Tak pokazują nasze dane. Gosiu, a jak to wygląda od strony technologii? Czy widzicie jakieś różnice między rynkiem polskim a europejskim? Wiesz co, ja się jeszcze odniosę do tych danych. Przyznam szczerze, że byłam zaskoczona, bo też nie spodziewałam się, że jakby nie widzimy żadnej przyczyny, dla której tutaj rynki, powiedzmy sobie, Europy Zachodniej miałyby gdzieś tam mniejszy udział tego programatiku w displeju, a wręcz przeciwnie, jakby z mojej perspektywy pracy w takim międzynarodowym środowisku, kiedy myślimy o Europie Zachodniej, o takich krajach typu Francja, UK, no to tam ten programatik zawsze wydawało się przoduje. Także jakby z naszej perspektywy, ja myślę, że to dużo zależy, ponieważ oczywiście to wszystko zależy oczywiście od specyfiki danego rynku, specyfiki danego wydawcy, ale tak jak powiedział Krzysztof, z punktu widzenia technologii, jakby na tę chwilę mamy takie zaawansowane tekstaki, że czy to sprzedaż, monetyzacja od strony wydawcy działa holistycznie, czyli nie ma takiego sztucznego podziału pomiędzy direct czy programatic, to po prostu się odbywa w sposób taki automatyczny, gdzie wygrywa najczęściej najwyższa stawka i to gdzieś tam algorytmy decydują o tym, czy dana sprzedaż będzie w jakimś tam modelu. Natomiast oczywiście zawsze musimy gwarantować te takie directowe, gwarantowane odsłony. Myślę, że w takim kontekście kampanii directowych są takie rynki, w których na przykład mamy bardzo duży odsetek, bardzo duży procent braku zgody, czyli tak zwanego non-consented traffic. I tutaj mówię głównie o Francji, w której faktycznie wydawcy widzą, że nie mogą programatycznie monetyzować około 40% swojego ruchu. Dlatego muszą przełączyć się z powrotem na direct, wykorzystując możliwości realizacji kampanii directowych na tym ruchu bez zgody użytkownika. Wynika to z takiego trochę bardziej ostrzejszego podejścia do TCF 2.0 i ich mniejszych instytucji kontrolujących jakby privacy. I być może to też miało jakiś wpływ na ten wynik, o którym wspominałaś. To jest też bardzo ciekawe. Pewnie wrócimy w dalszej części dyskusji właśnie do tego, że przecież programatik to też targetowanie kontekstowe, które de facto tej zgody na samo wyświetlenie reklamy nie wymaga. No ale nie będę wyprzedzać tutaj tematu, mamy to zaplanowane w dalszej części. Jeszcze jedno pytanie właśnie dotyczące różnic, czyli Gosiu, do ciebie najpierw. Czy i ewentualnie jakie różnice dostrzegasz w programatycznej ofercie wydawców w Polsce i Europie, czyli na przykład udostępnianie powierzchni premium w modelu programatycznym, bezpośrednia współpraca z reklamodawcami w modelu programatic direct, czy tutaj widzisz jakieś różnice albo też jakieś części wspólne? Myślę, że z perspektywy takiego porównania Polski versus Europa Zachodnia, no to tutaj jakby dla mnie do tej pory to Europa Zachodnia była bardziej takim adopterem programatika. Myślę, że wyprzedzali nas jednak o te
o ten rok, dwa. U nas zwykle bywa, że niektórzy wydawcy w wyniku swoich strategii biznesowych jednak nie oddają takiego swojego inwentory premium szerokiemu gronu kupujących, tak? Jednak mimo wszystko zatrzymują pewną część swoich powierzchni, na przykład wideo, do takiej monetyzacji za pośrednictwem kampanii bezpośrednich. Natomiast w takich krajach właśnie Francja, Włochy, Niemcy, UK, no tutaj widzimy znaczny, bardzo takie duże otwarcie się na programatik. Tak jak wspomniałam, wydawcy posiadają takie staki technologiczne, które pozwalają im zoptymalizować po prostu maksymalnie każdą możliwą odsłonę. I dla nich mniejsze znaczenie ma, czy to będzie kanał direct, czy to będzie kanał open, czy daily, PMP, natomiast znaczenie ma po prostu zwrot i przychód, tak? Czyli każda odsłona musi być maksymalnie jak najwyżej zmonetyzowana i jak najlepiej też dla tej strony kupującej. To, co widzę, powoli wchodzi do Polski, to też cieszy nas jako dostawcę technologii, to, który wspiera takie rozwiązanie, to jest rosnące zainteresowanie programatic guaranteed, które już na zachodzie gdzieś tam w większym stopniu się odbywa. Częściej widzimy takie kampanie. My w Polsce też z naszymi partnerami przeprowadziliśmy kilkanaście takich kampanii przez ostatnie miesiące i to gdzieś widzimy, że powoli wzrasta. Także też ciekawy trend, trzymamy mocno kciuki. Okej, dziękuję bardzo. Krzysztof, a jak to wygląda z perspektywy wydawców? No, my mamy podobne spostrzeżenia do tego, o czym powiedziała Gosia, bo generalnie rzecz ujmując, widzimy takie ruchy, że na przykład niektórzy wydawcy część swojej powierzchni udostępniają tylko bezpośrednio, albo tylko bezpośrednio, direktowo, plus w formie deali. Oczywiście najchętniej Programmatic Guaranteed, który jest takim najlepszym przełożeniem tego directu na Programmatica. I czasami też widzimy takie działania, że teoretycznie jakaś przestrzeń jest dostępna, kupowalna w open markecie, ale realnie to się nie udaje, bo w pierwszej kolejności całą tę powierzchnię kupują kupujący na dealach o wyższym priorytecie. Więc ona technicznie tam gdzieś jest do kupienia, ale się realnie nikt nie przebija, ponieważ tej powierzchni jest za mało. I to jest, uważam, całkiem niezłe rozwiązanie, to znaczy nieograniczanie takiej powierzchni na sztywno, ograniczenie któregoś kanału sprzedaży czy kanału zakupu na sztywno tylko ze względów jakichś tam, nie wiem, politycznych, nazwijmy to w ten sposób, tak? Bo wystarczy najzwyczajniej w świecie dbać o wartość tego inwentory, ustawiając odpowiednie flory, żeby tam się nikt tanio nie przebijał. I mamy dokładnie ten sam cel rozwiązany. No, bądźmy szczerzy, wydawca nie jest w stanie dotrzeć do wszystkich kupujących na rynku i zaoferować im deale. Nie jest. No to niech nie ograniczą marketu, będzie mógł przynajmniej z tych pieniędzy w jakimś zakresie skorzystać. Tak, tak. No, też dobre spostrzeżenie. Wydaje mi się, że biura reklamy wydawców już są coraz bardziej zaawansowane i rzeczywiście nie ma tam takich sztucznych podziałów na kampanie programatyczne i osobną kampanię directową, no bo finalnie ci klienci są ci sami, mam na myśli tych klientów bezpośrednich, oni również kupują programatycznie i myślę, że oferta łącząca te dwa modele jest najbardziej efektywna, tak? Bo pozwala zarządzać cenami, stawkami, warunkami w najlepszym stopniu. Jeśli mogę się tutaj na momencie jeszcze wciąć z dwoma zdaniami, bo najgorsze, co można zrobić, to mieć dwa osobne działy, jeden sprzedający tylko programatik, drugi sprzedający tylko direct i ustawiać im wykluczające się cele, bo oni potem będą ze sobą nawzajem rywalizować i obniżać wartość inwentory. Tak, tak. Natomiast znane mi są jakieś takie przypadki właśnie, że celowo prowadzi się do wojen podjazdowych pomiędzy działami, ale to nie o tym jest teraz mowa. My mówimy o tym, jak to zrobić najefektywniej z punktu widzenia wartości powierzchni, szczególnie wartości powierzchni premium. Ale wracając do slajdu, na którym pokazywałam Wam wartości tego podatku technologicznego tak zwanego, czyli wartości prowizji poszczególnych uczestników ekosystemu. W zeszłym roku wiele mówiło się właśnie o tak zwanym podatku technologicznym czy transparentności środowiska programatik w kontekście badania
badania, które zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Brytyjskich Reklamodawców, ISBA, na początku 2020 roku w UK, według którego tylko 51% wydatków na programatik trafia finalnie do wydawców, a dodatkowo jest tam 15% wydatków, które nie mogą, w ogóle nie są zaadresowane do żadnego uczestnika ekosystemu i to wybrzmiało najgłośniej, można powiedzieć, w tym badaniu, w sensie te dwa aspekty, te 51% i te 15%, mimo iż w badaniu, w jego wynikach, zresztą zachęcam Was do zapoznania się z nim, jasno zaznaczono, że to może wynikać z jakiegoś braku dostępu do danych w badaniu, czy na przykład z różnic kursowych, albo z faktu, że w programatiku nie mamy do czynienia tylko z jedną platformą DSP, jedną SSP, ale również na przykład z dużymi platformami SSP, których celem jest agregowanie ruchu udostępnianego przez małe i mikroplatformy SSP, powiedzmy specjalizujące się w jakichś formatach, ale nie mające integracji z największymi platformami zakupowymi, tak? Czyli im z pomocą przychodzą właśnie ci pośrednicy. W każdym razie te wnioski z tego badania, szczególnie te 51%, które finalnie trafiało do wydawców, one były rewolucyjne dla całego rynku, natomiast dla osób, które na co dzień zajmują się programatikiem, one były oczywiste, tak? No, tak jak Wam pokazałam na tym slajdzie w pierwszej części, ten procent można sobie mniej więcej oszacować. Tylko pytanie właśnie, czy należy się oburzać, że to jest tylko 50 czy 50 parę procent, czy może jednak zastanowić, czy gdyby wydawca, czy jakie koszty musiałby ponieść wydawca, aby bezpośrednio pozyskać, zrealizować i zaksięgować transakcje z kilkoma tysiącami reklamodawców miesięcznie, aby pominąć właśnie koszty technologii, tak? Czy to byłoby opłacalne? No właśnie. Krzysztof, jakie Twoim zdaniem wydawcy mają pole do optymalizacji przychodów programatycznych właśnie pod kątem obniżania kosztów pośrednich, tak aby finalnie większa część tego tortu trafiła do nich i czy to może być opłacalne? I czy i drugie takie dodatkowe pytanie, czy również obsługując tak wielu wydawców i w Polsce i za granicą, dostrzegacie ten brak transparentności łańcucha programatik? Ja tu się tak roześmiałem, bo kiedy mówiłaś o tych kilku tysiącach sprzedawców, kilku tysiącach kampanii miesięcznie, no to są po prostu jakieś absurdalne koszty, jak sobie pomnożymy to przez liczbę faktur, które trzeba wystawić, przelewów, które trzeba zasięgować i potem ewentualnie przypomnień o przelewach, które trzeba wysłać, jak się tych przelewów nie dostaje, nie? Wiemy, jak jest na rynku. Negocjować stawki kampanii, to też jest. No, przecież każdą stawkę trzeba uzgodnić, nie wiadomo, każdy klient zawsze chce jakiś wyjątek od cennika. To są po prostu koszty ogromne i na tym polega przewaga programatika, że mamy możliwość dotarcia do tych mniejszych kampanii, kilkuset złotowych, kilkuset dolarowych budżetów w skali miesiąca, które jednak, jak się tak je ładnie uskłada, to się z tego robi milion. I teraz tak, czy wydawca, jak zobaczy te 51%, pomyśli sobie, zarobiłem milion złotych w zeszłym miesiącu, mogłem zarobić dwa, ale czy on naprawdę mógł zarobić te dwa miliony? Tak średnio bym powiedział, nie? Bo oczywiście można próbować w przypadku takich reklamodawców dużych, pojedynczych, dużych kupujących, których widzimy, że oni kupują przez jakieś platformy programatyczne, wiąże się to z jakimś kosztem, możemy próbować ich przenieść na przykład z open marketu, gdzie płacimy wyższą prowizję, do Programmatic Guaranteed, gdzie płacimy niższą prowizję. Zresztą kupujący też płacą niższą prowizję po stronie Programmatic Guaranteed, co już pozwala nam oszczędzić sporo pieniędzy. Pytanie tylko, czy ci reklamodawcy będą mieli ochotę się tymi pieniędzmi z nami podzielić. W sensie powiemy im, wiecie co, to teraz dawajcie nam większe stawki, no bo przecież oszczędzacie na tych opłatach, nie? Nie wiem, czy to jest takie robialne. A to, co należy robić, z całą pewnością to jest po prostu pilnowanie tego staku technologicznego, który mamy i dbanie o to, żeby na przykład, tak jak wspomniałaś o tych agregatorach mniejszych SSP, agregatorach mniejszych SSP, które sprzedają swoją powierzchnię, może jeszcze za pośrednictwem innych kont zakupowych, kont sprzedażowych. Nie zawsze opłaca się ich wyrzucać, bo cóż z tego, że ja oszczędzę kilkanaście procent na tej dodatkowej prowizji, która się pojawi, ponieważ pojawi się jeszcze jeden pośrednik w tym staku, jeśli ja dzięki tym kilkunastu procentom mam szansę dotrzeć do dodatkowych budżetów, do których nie sięgnąłbym inaczej, no to chyba lepiej zapłacić 15% z tych dodatkowych budżetów, niż w ogóle do nich nie sięgnąć.
trzeba patrzeć, czy dołożenie nowego pośrednika do staku zwiększa nam przychody, czy je zmniejsza. Jeśli zwiększa, to zostawiać, jeśli zmniejsza, to wyrzucać. No, takim bardzo, bardzo dużym, takim ordynarnym wręcz uproszczeniu, tak powinien wyglądać algorytm dbania o czystość tego staku technologicznego. Im krótszy, tym lepiej, bo też łatwiej jest dbać o jakość tej powierzchni, w sensie pilnować, żeby nikt nie sprzedawał jej za tanio, bo jak jedna platforma będzie sprzedawać ją za tanio, to potem te stawki polecą nawet na szyję. Pozostałych platformach. To też fakt, to też fakt. Gosiu, a jak to wygląda z twojej perspektywy? To ja bardzo szybko, bo nie chcę tutaj wchodzić w jakieś większe szczegóły. Co my doradzamy wydawcom, z którymi my współpracujemy? Przede wszystkim optymalizuj swój tech stack, po prostu, to co powiedział Krzysiek. Optymalizuj źródła popytu. Po jednej stronie, po stronie zakupowej słyszymy o SPO, czyli tej takiej optymalizacji ścieżki podaży, a my doradzamy, drogi wydawco, optymalizuj swoją ścieżkę popytu. Czyli być może dla wydawcy nie opłaca się podłączać, mając już w swoim staku technologicznym 5 do 8 premium SSP, które są globalne na rynku, bo widzimy takie przypadki, że potem rozdrabniają się troszeczkę na drobne i podłączają jeszcze od 1 do 3, nawet czasem 5 różnych sieci. Być może finalnie jednak to nie jest korzystne, bo nie zapominajmy, że ten świat jest już tak połączony i te integracje są tak wykonane, że w większości już te SSP połączone są ze wszystkimi źródłami popytu, które istnieją na rynku, z tymi, które się liczą i które finalnie gdzieś tam przyniosą te przychody. Także wybierajmy partnerów takich, którzy mają jak najbardziej bezpośrednie dotarcie do naszego kupującego. Bo tutaj w grę wchodzą pewnego rodzaju różnice w stawkach, kiedy mamy resellerów versus directowe połączenia, więc jakby tutaj faktycznie finalnie trzeba obliczyć, czy nam się to po prostu opłaca i zwrócić uwagę na tak zwane revenue dilution, czyli optymalizacja po prostu demandu. Jeśli mogę się tu jeszcze na koniec wtrącić jednym zdaniem, szukajmy takiego, jak powiedziałem, właśnie takiego unikalnego demandu, którego inne platformy nie mają, bo to, że jakiś pośrednik, jakaś sieć ma na przykład deale i ogromną część pieniędzy przynosi z deali, które z oczywistych względów są droższe niż kampanie na open markecie, to samo w sobie może być tym unikalnym demandem i unikalnym przychodem, który uzasadnia podłączenie sieci. No ja tak mówię, ponieważ jesteśmy też siecią, nie? Ale generalnie to jest to coś, czego trzeba szukać u wszystkich partnerów, których chcemy podłączać do swojego stacku. Czegoś tak unikalnego, a nie tylko powielania tego samego, skoro te połączenia już są w innych platformach. Ja jeszcze dodam, że ta kontrola nad tym właśnie, które platformy, które konta na platformach sprzedają powierzchnię, nad tym, ile tych platform mamy połączonych i z jakiego powodu, no to to właśnie determinuje później transparentność, bo nie wyobrażam sobie transparentności, jeśli wydawca ma 300 różnych kont, a aplikat TXT nie mieści się na 30 ekranach. Trudno jest tutaj mi uwierzyć, że potrafią zarządzać faktycznie kto i co i kiedy i komu za ile sprzeda, aczkolwiek do tego tematu też jeszcze wrócimy, więc może nie będę teraz o tym. Przejdźmy do bardzo gorącego w ostatnim czasie tematu, czyli zapowiedzianego przez Chrome, zapowiedzianej przez Chrome, tutaj chciałam jakiegoś suchara zapodać, ale sobie daruję chyba, czyli blokada plików third party w przeglądarce Chrome. Pliki third party cookie wykorzystujemy bardzo szeroko w reklamie online do śledzenia tego, gdzie nasz użytkownik był, co robił. Możemy mierzyć, kontrolować liczbę jego kontaktów z daną reklamą, możemy mierzyć skuteczność poszczególnych kampanii, wracać z przekazem reklamowym do użytkownika, no i oczywiście tworzyć te nasze dedykowane grupy odbiorców, czyli użytkowników, grupować tych, którzy mają określone, wybrane cechy behawioralne. No i zmiany regulacyjne i podejście już wcześniej przeglądarek właśnie do prywatności użytkownika
mają wpływ na możliwość wykorzystania tych plików właśnie third party ciastek od 2017 roku, kiedy to Safari jako pierwsza zaczęła blokować te pliki, początkowo po prostu kasując je po upływie doby. W 2019 roku dołączyła przeglądarka Firefox, a w 2020 roku Chrome zapowiedział ich blokadę od 2022 roku. I tutaj, jako że Chrome jest najbardziej powszechnie używaną przeglądarką w Polsce, szczególnie jeśli chodzi o dostępność formatów reklamowych, no to oczywiście ta zapowiedź wywołała mały Armagedon. Bo też chciałabym Wam przybliżyć, może też nie wszyscy wiedzą, że third party ciastka to są pliki cookies, które są zamieszczane w przeglądarce użytkownika, ale nie przez witrynę, którą on odwiedza, czyli nie będzie to ciastko, które WP zamieszcza w tej przeglądarce, żeby zapamiętać logowanie użytkownika, bo to jest first party ciastko, natomiast jest to ciastko, które firma zewnętrzna, czyli na przykład ad server zamieszcza w przeglądarce użytkownika, żeby oznaczyć, czy dany użytkownik reklamy widział. To są te third party ciastka i to ich dotyczy temat. W każdym razie, tak jak można się było spodziewać, bo mieliśmy już doświadczenia na przykład w przypadku RODO i wymaganych zgód, kiedy to powstała inicjatywa TCF najpierw 1, teraz 2.0, branża nie pozostawiła ani wydawców, ani reklamodawców samych sobie, tylko już przy zapowiedziach, już tak naprawdę od 2017 roku, kiedy to Safari rozpoczęła takie działania, zaczęto wprowadzać rozwiązania, które mają na celu te third party ciastka i ich funkcjonalność zastąpić. Jakie mamy rozwiązania na rynku? Myślę, że to będzie bardzo ciekawy dla Was temat, które te third party ciastka zastąpią, jakie efekty dają lub mogą dać i jakie ograniczenia mają. I teraz, Gosiu, pytanie do Ciebie. Czy mogłabyś przybliżyć nam modele oparte na alternatywnych ID, na kohortach, first party czy też kontekście? W sensie, jakie dane mogą być zbierane, łączone, udostępniane, jakie możliwości dają, no i jakie potencjalnie mogą mieć ograniczenia? Mamy bardzo ograniczony też czas, więc nie będę wchodzić mocno w szczegóły, bo myślę, że o każdym z tych rozwiązań można by było poświęcić co najmniej 15 minut i to tak powierzchownie. Ale tak jak powiedziałaś, są jakby takie cztery obszary. Absolutnie się nie ograniczaj, wytniemy sponsorów. Słuchajcie, są takie cztery jakby obszary. Pierwszy z nich to są kohorty, tak? Kohorty danych, co wiąże się z tym, co przygotowuje Google, Privacy Sandbox, czyli to, co będą, gdzie będą grupowani po prostu użytkownicy po jakichś swoich zainteresowaniach. Oczywiście mamy też dane first party ID key, które będą wykorzystywane. Ja się chciałam skupić na takich dwóch, alternatywne IDs, które są często też używane na rynku, jest kilka określeń. Alternative IDs, Universal IDs i tutaj mamy wielu dostawców, którzy oferują takiego typu rozwiązanie, typu The Trade Desk, ID5, IFRAMP, LabID. Także mamy wiele rozwiązań, wiele technologii, które w sposób i deterministyczny, bazują na pewnych danych, ale i w sposób probabilistyczny będą pozwalali nadać takie alternatywne właśnie ID-ki poszczególnym userom. I tutaj myślę, że warto na pewno z perspektywy i wydawcy, i kupujących agencji czy reklamodawców, wybierać takie platformy, które wspierają jak największą ilość tych właśnie alternatywnych ID-ków. Drugim takim obszarem, na którym chciałam zwrócić mocniej uwagę, jest kontekst. Często słyszymy, wracamy trochę do korzeni kontekstu. Nie do końca jest to ten taki prosty kontekst, który kiedyś był, on się opierał na jakichś słowach kluczowych. My mówimy tutaj o naprawdę rozbudowanej semantyce, o skanowaniu treści, rozumieniu treści strony. I tutaj jesteśmy w stanie targetować bez konsentu usera, bo inaczej jest w przypadku alternatywnych ID, gdzie aby taki podmiot jak LiveRamp czy ID5 mógł taki alternatywny ID gdzieś tam założyć, potrzebna jest zgoda usera. Tak, taka wymagana przez ten nasz AB TCF0, czyli Consent Frame. Także tutaj przewagą kontekstu jest
brak wymaganej zgody użytkownika, ponieważ no, brak zgody nie oznacza braku reklamy. Także możemy cały czas tutaj wykorzystywać kontekst, w jakim znajduje się user. I to tak naprawdę bardzo pobieżnie zapodaje temat, ponieważ oczywiście tam się z tym wiążą pewne ograniczenia typu capping w kontekście nie będzie cappingu, czy modelowania jakiegoś większego, prawda, atrybucji i jakiegoś głębszego raportowania. Natomiast to, co pewnie jeszcze będziemy o tym mówili, o jakichś korzyściach i to, na co muszą zwrócić uwagę poszczególne podmioty, to może teraz na tę chwilę zostawię na później, ale tak, no, wykorzystujmy jak najwięcej różnych sygnałów i możliwości. Dziękuję bardzo, Gosiu. Krzysztof, a czy ty mógłbyś nam analogicznie jak Gosia przybliżyć temat Privacy Sandbox oraz wykorzystania first party danych wydawców? Jasna sprawa. Mnie najbardziej interesują te dane po stronie wydawców, więc to zostawię sobie na później. Przejdźmy szybko przez tę googlową piaskownicę. Z perspektywy, z której ja patrzę, czyli z perspektywy wydawców, ta googlowa piaskownica i te różne rozwiązania, które się pojawiają, tak naprawdę wiążą się tylko z jednym, z czekaniem, aż pojawi się jakieś rozwiązanie na tyle dojrzałe, że rynek je zaadaptuje i będziemy mogli z niego skorzystać. Bo tak jak Gosia zasygnalizowała, tam pal 6, że nie możemy tych danych tych ludzi targetować, to jest oczywiście ważne, no, najważniejsze na rynku, ale na przykład ten capping też ma niebagatelne znaczenie, żebyśmy mieli pewność, że ta kreacja zostanie wyświetlona jednej osobie x razy, a nie 100, czy ile tam się po prostu technicznie rzecz ujmując uda. Prawdopodobnie te rozwiązania flokowe, czyli to Federated Learning of Cohorts, czyli budowanie tych grup użytkowników w zależności od tego, co oni robią w swojej przeglądarce, potencjalnie mogłoby być fajnym pomysłem i miałbym osobiście nadzieję, że to się rozwinie, choćby z tego względu, że potencjalnie, ponieważ to się dzieje wszystko na poziomie przeglądarki, to na poziomie przeglądarki mógłby użytkownik dawać konsent na to bycie zakohortowanym czy bycie zakwalifikowanym do którejś grupy, a nie na poziomie każdego z wydawców z osobna. I wtedy również na poziomie przeglądarki mógłby dawać zgodę na targetowanie reklam w oparciu o te dane. Z gwiazdką, że jak jej nie wyrazi, to dalej będzie widział reklamy, tylko gorsze, nie? No to na tak postawioną sprawę niemal każdy się rozsądny się zgodzi. Inną kwestią jest ten Fledge, czyli to rozwiązanie analogiczne, ale pozwalające na robienie działań remarketingowych. Na ten moment trzeba czekać i po prostu obserwować to, co się dzieje na rynku, bo my jako wydawcy, my po stronie wydawcy nie bardzo możemy cokolwiek zadbać o to, żeby lepiej to wdrożyć. To, co natomiast możemy popchnąć i powinniśmy popchnąć, to jest zbieranie tych danych zarówno o użytkownikach po naszej stronie, jak i to, co zasygnalizowała Gosia też częściowo, o kontekście, o treści strony. Także czy ta treść jest bezpieczna dla świecenia reklam na przykład samochodów, czy może to był jakiś artykuł w wypadku samochodowym, wtedy brandów motoryzacyjnych lepiej tam nie reklamować, nie? Bo wszystkie rozwiązania, które są oparte o jakiekolwiek automaty, niezależnie od tego, jak one będą dobrze rozumieć te treści, one zawsze, to co mnie najbardziej boli, działają z pewnym opóźnieniem. I kiedy my enumeratywnie ustawiamy kampanię wyłącznie na kontekst jakiś tam, to możemy na przykład tracić, zwłaszcza u wydawców newsowych, którzy mają świeże treści, żyjące dosyć krótko, na przykład napędzane przez stronę główną, których robot jeszcze nie przeczytał i robot jeszcze nie wie, o czym one są, więc jeszcze ta kampania nie jest tam targetowana. To oczywiście wymaga ogromnych zmian po stronie wydawców, bo ci wydawcy muszą na przykład nauczyć swoich redaktorów, żeby tam zaptaszkowali 13 kategorii dotyczących kontentu, kontekstu i bezpieczeństwa tych reklam. A dane o użytkownikach jak najbardziej powinny być zbierane przez wydawców i to może mieć zarówno formę jakiegoś DMP, kiedy całą taką dużą platformę sobie wdrażamy i opracowujemy strategię budowania tych profili w oparciu o nasze treści, czy o zachowania, czy o coś tam jeszcze innego, ale równie dobrze możemy zbierać takie dane w inny sposób, łatwiej. Na przykład mogę sobie wyobrazić sytuację, że mamy osobne ad unity na stronie dla osób zalogowanych i dla osób niezalogowanych. Już te dwa jakby profile mamy wydzielone osobno, tak? A potem te wszystkie dane, które mamy, musimy jakoś fajnie sprzedać. I tu się pojawiają deale, w których te dodatkowe dane, które są wyłącznie dostępne u tego konkretnie jednego wydawcy, nigdzie indziej na rynku, one mogą same w sobie być dodaną wartością i czymś, co uzasadnia wyższą stawkę takiego dealu niż dealu bez tych danych, a dodatkowe pieniądze każdy wydawca chętnie zarobi. Więc to jest strategia, którą my to tak naprawdę od kilku lat doradzamy wydawcom, bo my już od kilku lat widzieliśmy, że te dane w dealach są przez reklamodawców cenione. To ja jeszcze tutaj dodam, jak mogę wtrącić dwa zdania i trochę się odnieść do tego, co powiedział Krzysiek. I chciałam tutaj zaznaczyć, że wszystkie technologie dostępne na rynku
wspierają te rozwiązania, tak? First party i wysyłanie tych danych razem z powierzchnią wydawcy nie jest niczym nowym. Potrzebna jest tylko inwestycja, żeby to jeszcze rozwijać i żeby wspierać coś, co się nazywa first party IDs, które nie do końca są tymi danymi first party, bo to są różne sygnały i trzeba je w jakiś sposób przełożyć na te takie dane, które możemy wysłać w requestach. Natomiast zdecydowanie każda technologia dostępna na rynku, każda technologia SSP i DSP na pewno wspiera takie rozwiązania, czy first party, czy kontekst u siebie, bądź też za pośrednictwem jakichś zewnętrznych dostawców. I też chciałam się trochę odnieść do tego, co powiedział Krzysiek. Często jest tak, że technologie kontekstowe już właśnie nie mają tych opóźnień. U nas skan tekstu jest to 5 minut, więc nawet kategorie newsowe już w bardzo szybki sposób mogą być segmentowane. Ja myślę, że to będzie się jeszcze silniej rozwijało, żeby odpowiedzieć tym potrzebom rynkowym. Tak, a ja jeszcze ze swojej strony też dodam, bo to też nie zawsze jest jasne, że wszystkie profile behawioralne, które tworzymy, one powstają, czy to były profile z third party ciastek, czy będą na podstawie innych identyfikatorów tworzone, one się nie biorą z kosmosu, one powstają na podstawie tego, co użytkownik robi w sieci, jakie artykuły czyta, czego wyszukuje, z jakich aplikacji korzysta i tym podobne. Czyli można by przypuszczać, że realizując kampanie kontekstowe, jeśli chcemy dotrzeć do użytkowników, którzy na przykład mogą być zainteresowani jazdą próbną samochodem marki Audi, to docierając do niego w kontekście artykułów o Audi, cennikach, tego, że on wyszukuje tego modelu, porównuje sobie jego spalanie i tym podobne, to również w tym kontekście dotrzemy do niego z tą reklamą i w tym momencie dotrzemy do niego nawet szybciej, bo on dopiero po przeczytaniu tego artykułu trafi do danej paczki, czy to będzie kohorta, czy to będzie grupa na podstawie innych identyfikatorów, natomiast my z tą reklamą możemy do niego dotrzeć w czasie rzeczywistym, jak on czyta, tak? Czyta, to znaczy, że ma trochę czasu. Jak ma trochę czasu, to jest szansa, że jak wejdzie w tą reklamę, to sobie tam coś pobierze, poczyta, zapisze się rzeczywiście. No ale to taki, tak powiem, off topic, wracamy do tematu, mianowicie wracamy do wydawców, bo to wydawcy są najważniejszym ogniwem tego naszego ekosystemu programatik, bo to oni tworzą treści, które przyciągają użytkowników i przy tych treściach my możemy do nich docierać z kampaniami. Krzysztof, jakie szanse widzisz lub zagrożenia dla wydawców w tej nowej rzeczywistości bez plików third party? Czyli w jaki sposób mogą oni wykorzystać swoje dane i co z nimi zrobić, żeby móc zarobić. Trochę już powiedziałeś nam o tym, ale myślę, że jeszcze na pewno chciałbyś coś dodać. Generalnie uważam, że tak w długoterminowej perspektywie, w sensie mamy na to jeszcze pół roku, nie? No, ale to jest na tyle dużo czasu, żebyśmy już pewne jakieś takie długoterminowe działania wprowadzili, to jest właśnie budowa jakiegoś takiego dobrego systemu po stronie wydawcy, który pozwoli zapewnić na przykład oznaczanie ręczne przez redaktora, który tę treść dodaje. O czym jest ta treść i co tam można wyświetlać. Bo to nam daje z jednej strony nie tylko możliwość targetowania tego kontekstowego, czy nawet na słowa kluczowe, jeśli sobie oczywiście odpowiednio głęboko zbudujemy do tego celu narzędzie, to lecz także daje nam to możliwość targetowania na brand safety albo brak tego brand safety i wykluczanie jakichś kategorii wtedy treści, co pozwala nam no, znów na większe bezpieczeństwo tego kupującego, czyli znów większe stawki, w których sprzedajemy im deale. No tylko to są niestety duże działania i to nawet nie tyle duże po stronie technologicznej, bo dopisanie tam kilku parametrów, które będą przypisywane w bazie danych do artykułu i przekazanie tych parametrów do serwera, no to jest no oczywiście nietrywialne wyzwanie, ale robialne. Natomiast większym wyzwaniem w moim odczuciu jest nauczenie redaktorów, żeby do tego siedzieli, żeby na tym siedzieli, no powiedzmy tak po bożemu, a nie tak po łebkach odznaczali te kategorie, bo dopiero wtedy, kiedy to będzie zrobione porządnie i dobrze, to jest jakakolwiek wartość z tego. W momencie, w którym reklamodawca dostanie deal, który rzekomo jest brand safe, bo jego treść nie będą się wyświetlały przy artykułach, nie wiem, na przykład o jakichś tam klęskach humanitarnych w Afryce, a promuje, nie wiem, żywność dla niemowląt, a okaże się, że jednak to nie działa w 100%, no zaufanie reklamodawcy traci się raz, a buduje się długo bardzo i to jest dłuższe niż budowanie tych rozwiązań technologicznych, czy budowanie tej strategii sprzedaży później wewnątrz firmy. No, tak. To są naczynia połączone, ale wszystkie, jak się naciśnie zły przycisk, to są połączone z sedesem, więc...
Dziękuję. Ja jeszcze dodam, że znaczy jedna rzecz, że nawet kupując deale, to reklamodawca po swojej stronie ma też możliwość wykluczania, jakby stosowania wszystkich zabezpieczeń brand safety, o tym też później powiemy. Natomiast wracając do tego oznaczania artykułów, treści, to wydaje mi się, że to jest też bardzo dobra wartość, żeby wzbogacać informacje o tych naszych userach, z których mamy dane logowania, tak? Co oni czytają, czyli konkretnie jakie treści. Jeśli one będą dobrze oznaczone, no to wtedy to też nam pozwoli tego użytkownika pogrupować i mieć wartość dodaną później dla potencjalnych reklamodawców, tak? Poza kontekstem. Jedną rzecz możemy zrobić. Możemy, jeśli sobie te dane wepchniemy jakoś do ad serwera, to możemy sobie to wyraportować per te dane i zobaczyć na przykład, które kategorie artykułów są najbardziej dochodowe i pchać więcej pieniędzy w rozwijanie tych zespołów na przykład piszących te treści, czego byśmy nie mogli, gdybyśmy tego sobie nie oznaczyli i nie mieli tego w ad serwerze. Myślę, że aż tak to bym nie szła, bo skończylibyśmy na tym, że wszyscy pisaliby o tym, jak wzbogacić się w 3 dni o 11 milionów, albo jak schudnąć 50 kilo w weekend. No ale tak, ale jest to jakiś pomysł, który wymaga szerszego spojrzenia. Słuchajcie, drugi, przepraszam, bo pominęłabym, Gosiu, ciebie. Jak ty oceniasz szanse i zagrożenia dla wydawców właśnie płynące z tych zmian, na przykład związane z targetowaniem kontekstowym i brakiem reklam, to o czym wspomniałaś na początku, dotyczącym rynku francuskiego, co mnie bardzo zainteresowało, że oni nie świecą tych reklam w ogóle. Absolutnie świecą, tylko nie mają zgody użytkownika, tak? Czyli to, co jakby, myślę, że to jest taki ciekawy temat, żeby szybko poruszyć, bo u nas na rynku wygląda to trochę inaczej. Kiedy użytkownik wchodzi na stronę i otrzymuje to okienko platformy do zbierania danych, do akceptowania zgody, to we Francji jest taki wymóg, że odrzucenie braku, czy potwierdzenie braku zgody, wycofania tej zgody, musi być na tym pierwszym poziomie. Czyli nie ma takiego ukrytego gdzieś okienka w stylu zaawansowane i tam muszę sobie przeklikać ręcznie wszystkie zgody, a i tak jak odklikam zgody, to i tak jeszcze wydawca da mi legitimate interest i tak będę trakowana. Co się niestety dzieje. Natomiast we Francji jest to bardzo określone. Nie można w taki sposób postępować. Wydawcy muszą już użytkownika pytać o tą zgodę. On musi mieć możliwość wyrażenia braku i wycofania tej zgody od razu. I co za tym idzie? Ich jakby zliczenia konsentu są na poziomie 60%, czasami procent nawet, 75%, co oznacza, że no te 25, 30, czasem więcej, 40% użytkowników tej zgody nie wyraża i co wtedy? Ale brak zgody to nie oznacza od razu brak możliwości wyświetlenia reklamy. My możemy tą reklamę wyświetlić jako wydawca, tylko ona nie może być targetowalna. Nie może w żaden sposób wykorzystywać informacji o userze. Także właśnie tutaj mamy czy ten kontekst do zastosowania, czy też akurat taką strategią we Francji jest to, że wydawcy edukując rynek agencyjny mówią, ok, to jest cały czas mój content premium, który ja tobie mogę wystawić w dealu directowym, właśnie z jakimiś dodatkowymi sygnałami, które ja mam, czy kontekstowe, czy w ogóle po prostu idziesz szeroko, faktycznie nie masz informacji o userze, ale to nadal jest Le Figaro, to nadal jest Le Monde, tak? To jest nadal bardzo premiowalny content. Dlaczego ja mam po prostu z niego rezygnować? Także myślę, że te zagrożenia będą wynikały na pewno z tego odsetku odrzuceń zgody, tak, braku zgody, ponieważ za tym idą też, są powiązane alternatywne ID. Tak jak wspomniałam, czy gracze typu ID5, czy LiveRamp mówią to wprost na wielu swoich spotkaniach, że zastosowanie alternative ID-ków będzie miało tylko wówczas jakby możliwość, jeśli ta zgoda użytkownika we wersji TCF2.0 zgodnie z IAM-em będzie zostawiona. Także to jest, myślę, taka i szansa, i zagrożenie. Musimy naszych użytkowników edukować i dostarczać im też takie treści, żeby oni chcieli zgadzać się na to trakowanie. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, drugie ogniwo naszego ekosystemu programatik, równie ważne,
to reklamodawcy i ich budżety. I teraz, Gosiu, w jaki sposób oni powinni przygotować się do tych zmian? Czy konieczne jest budowanie własnych rozwiązań, czy może bardziej skupienie się na testowaniu rozwiązań dostępnych na rynku i ewentualnym testowaniu właśnie tych ogólnobranżowych standardów, dostosowanie ich do własnych potrzeb? Jak ty to oceniasz? Jakie rady miałeś dla reklamodawców czy agencji? Na kolu mamy dzisiaj na pewno bardzo dużo przedstawicieli reklamodawców i agencji i moją prośbę kieruję do was. Guys, zacznijcie już testować. Mamy czerwiec, połowę czerwca. Macie na rynku dostępne różnego rodzaju rozwiązania. Nie ma tutaj odkrywania Ameryki, tak? Inwestujcie po pierwsze w dane first party, czyli to, co wy macie, wiedzę na temat swoich użytkowników, swoich brandów, tak, swoich konsumentów. Z drugiej strony macie kohorty danych, tak? Okej, Privacy Sandbox nie jesteśmy w stanie jeszcze w Europie testować, natomiast są alternatywne ID, czyli korzystajcie z takich DSP-ków, pytajcie się swoich DSP-ków, tak? Każdy z nich na pewno właśnie się integruje, bądź też już zintegrował się z tymi dostawcami. Testujcie jak najwięcej. Testujcie już teraz semantykę i kontekst, bo macie jeszcze tylko pół roku, tak, żeby porównać sobie właśnie wynik tych kampanii z zastosowaniem semantyki, z zastosowaniem alternatywnych ID, z zastosowaniem first party i porównujcie to, póki jeszcze są cookiesy, tak, z tymi kampaniami tradycyjnie targetowanymi. Nie ma lepszego czasu, jakby nie możemy przespać tego momentu, wy nie możecie przespać tego momentu, a my jako dostawcy technologii zapewniamy już to rozwiązania, także my je wspieramy i myślę, że celem każdego dostawcy technologii jest to, żeby wspierać jak największą liczbę tych rozwiązań, żeby to było skalowalne, bo każdy wydawca i każdy reklamodawca będzie używał kilka różnych rozwiązań i one wszystkie muszą być przetestowane. Im szybciej, tym lepiej. Także teraz myślę, że to jest ten czas. Ostatni dzwonek. Dziękuję. Krzysztof, czy ty masz jakieś rady jeszcze dodatkowe dla reklamodawców? No ja się tu mogę tylko podpisać po tym, co powiedziała Gosia. No im później zaczniemy, tym będzie więcej roboty na gwałt, którą trzeba będzie robić pod koniec roku, a wszyscy chcielibyśmy tego uniknąć. No ja bardziej nie lubię robić u naszych wydawców dużych zmian w krótkim czasie. Dlatego my od dawna tłumaczymy, że pewne rzeczy należy robić jak najwcześniej i to jest właśnie ostatni dzwonek. W wakacje nic, no nie okłamujmy się, w wakacje pewnie nic dużego nie zrobimy, nie? Bo wyjeżdżamy na wakacje wszyscy. No to zostały nam 3 miesiące de facto. 3 miesiące, kiedy będziemy się skupiać na czym? Na dowożeniu kampanii, na sprzedawaniu tego, co już mamy, bo przecież wszyscy będą na gwałt chcieli to kupić. No to kiedy to mamy zrobić? No to właśnie teraz, po prostu. Tak, to prawda i tutaj jeszcze od siebie dodam, że o ile targetowanie do użytkowników nowych, emisja kampanii nie będzie zagrożona, to ja widzę takie największe zagrożenie, szczególnie po stronie dużych reklamodawców, którzy realizują kampanie wielokanałowe, to fakt, że nagle się okaże, że nie wiedzą oni, co tak naprawdę przyniosło skutek, bo na przykład analiza atrybucji nieprzetestowane wcześniej wykażą zupełnie co innego niż było na przykład jeszcze za czasów third party ciastek lub tym podobne, tak? Więc jakby będziemy dalej emitować reklamy, produkty będą się sprzedawały, ale w momencie jak dojdzie do podejmowania decyzji, tak, gdzie zwiększyć budżet, gdzie zmniejszyć, to okaże się, że nie mamy informacji, które mogłyby nam umożliwić takie decyzje. Słuchajcie, kończymy na razie z ciastkami. Przechodzimy do tematu tak naprawdę już trochę na koniec. Postaram się to troszkę przyspieszyć, bo tak oczywiście żartowałam z tym wycięciem naszych partnerów, bo będziemy mieć ich prezentację, a potem również panel dyskusyjny, na który was bardzo zapraszam. Słuchajcie, ekosystem Programmatic jest otwarty, specyfikacja RTB umożliwia tworzenie własnych rozwiązań, własnych platform technologicznych DSP czy SSP, i nie zawsze przyciąga to tylko uczciwych graczy, szczególnie, że mamy do czynienia z olbrzymimi budżetami. Największe oszustwa, które były wykryte historycznie, to Medbot czy Hypebot, FreeEve, one bazowały na bardzo prostym mechanizmie, mianowicie na tym, że system podmieniał, taki oszust podmieniał adres URL witryny, na której się użytkownik
lub bot znajdował na adres witryny premium. No i z racji tego, że programatik cały czas się rozwija właśnie również po to, aby był on coraz bezpieczniejszy, aby odpowiadać na nowe zagrożenia, no to powstała inicjatywa AdStakes.t w 2017 roku, w 2019 AdStakes.t. To rozwiązanie, które określa, wydawca zamieszcza taki plik na swojej witrynie czy w aplikacji i w tym pliku wymienia wszystkie konta na platformach SSP, które, za pomocą których albo on sprzedaje swoją powierzchnię, albo sprzedają powierzchnię przez niego autoryzowane podmioty. I często spotykamy się z plikami AdStakes.t, które są bardzo rozbudowane, tak jak wspominałam wcześniej, na 30 ekranów nie jesteśmy w stanie po prostu wszystkich zczytać. I pytanie, na przykład mamy platformę SSP jedną, na której do danego wydawcy w jego pliku AdStakes.t mamy, nie wiem, 17 albo 20 parę, kilka kont, które za pomocą jednej platformy te różne konta sprzedają tą powierzchnię. I teraz właśnie, Krzysztof, jak wydawca powinien twoim zdaniem zarządzać ustawieniami rozwiązań AdStakes.t i AdStakes.t, aby rzeczywiście skutecznie z nich korzystać? No to, o czym powiedziałeś, te 30 ekranów pliku AdStakes.t jest dowodem na to, że ktoś zrobił to kompletnie źle, to znaczy na zasadzie jak jakiś nowy partner do niego przychodzi, to dodaje nowe wpisy, a potem o tym zapomina. No naturalną koleją rzeczy powinno być, że kiedy się partnera wyrzuca, to się te wpisy również z tego pliku wyrzuca. Ale kurczę, które to były wpisy, nie? Może tam właśnie ten partner podesłał nam te 17, z czego 14 AppNexusowych kont, jak to czasami realnie wygląda, które to były? No niestety trzeba sobie przyjąć taką strategię, że gdzieś pilnujemy, które wpisy odnoszą się do której platformy. Wywalamy platformę, bo się nie sprawdziła, bo nie wiem z jakim, wywalamy, to wywalamy również te ślady po niej, po to, żeby docelowo mieć w miarę uporządkowany ten setup. To jest oczywiście dodatkowy poziom komplikacji, jeśli mamy różne witryny, a na różnych witrynach możemy mieć różne te platformy, że się różnie spisują. Nie ma tu innej metody niż po prostu pilnowanie tego i robienie tego na bieżąco, kiedy platformy się pojawiają i uciekają, no bo tam jest zawsze opóźnienie między pojawieniem się nowego wpisu a czytaniem przez DSP-ki. Optymalnie byłoby mieć takie jedno narzędzie, że w jednym miejscu wklejamy te wpisy, te entries do tego AdStakes.t i one się tam same rozpropagowują na wszystkie nasze serwisy. No i kiedy ktoś pracuje z jednym partnerem, taką jedną siecią taką jak my, no to jest mu o tyle łatwo, że my możemy mu takie coś dostarczyć. Natomiast jak pracuje z kilkoma różnymi dostawcami, no to musi sam o to dbać i po prostu musi sam o to dbać. Tu niestety nie ma żadnej lepszej metody niż robienie tego ręcznie i wnikliwie i na bieżąco. Chciałbym mieć rozwiązanie, ale jego nie ma na ten moment. Tak, ja myślę, że tutaj akurat mamy do czynienia, jeśli chodzi o przychody programatyczne, z taką sytuacją, że tak naprawdę te top 5, 6, 7 platform SSP przynosi tak naprawdę 90% przychodu wydawcy, a te pozostałe 10% przynosi 90% problemów, tak, związanych z bezpieczeństwem na przykład. W każdym razie, Gosiu, jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy masz jakieś właśnie rady dla wydawców, jak zarządzać tymi ustawieniami plików AdStakes.t, które de facto są również zarządzaniem AdStakiem całym, tak, podpiętym pod jego powierzchnię? Na pewno to, o czym powiedział Krzysztof, czyli higiena pracy, higiena pliku AdStakes.t, ale to, o czym już wspomniałam, tak? Demand Path Optimization, wybierajmy zaufanych partnerów, którzy również tak w postaci sieci, ale takich, które przynoszą nam value added, tak? Dodatkowe wartości, a nie tylko dodawajmy resellerów, którzy mają na celu po prostu podpinanie naszego ruchu wszędzie, gdzie się tylko da, gdzie i tak już ci partnerzy SSP czy sieci reklamowe premium i tak już mają to bezpośrednie połączenie. Skracajmy sobie ścieżkę, bądźmy jak najbardziej bezpośredni i update'ujmy po prostu te pliki. Jeśli z kimś przestajemy współpracować, usuwajmy go z pliku. Ale chciałam też tutaj jedną taką rzecz zauważyć, że wiele takich partnerów technologicznych czy bezpośrednich połączeń SSP, tak jak my na przykład, współpracujemy, mamy połączenia server-side z innymi premium SSP, tak? Jak czy na przykład Xander czy Rubicon. I to też jest dodatkowe źródło pobytu i czasami, też chciałam wyjaśnić, czasami pod jedną platformą SSP
może być kilka wpisów ads.txt, właśnie wynikające z tych połączeń. Ale jeśli mamy zaufanie do tej platformy, jeśli współpracujemy z nią od lat i wiemy, że ona jest to platforma zaufana, przynosząca bardzo dobry demand, to tutaj nie ma się czego obawiać. Tak? Tutaj zwracamy uwagę właśnie na tych dziwnych agregatorów, którzy nie wnoszą nic nam dodatkowego do naszej monetyzacji. Tak, tutaj też można sobie, każdy z naszych słuchaczy może sobie sam sprawdzić, jak wyglądają pliki ads.txt różnych wydawców. Wystarczy po domenie danej witryny, czyli na przykład mamy allegro.pl, wpisać ukośnik ads.txt i wtedy wyświetli nam się zawartość tego pliku. I takie moje spostrzeżenie z zagranicznych witryn, ale również z niektórych polskich, to im bardziej wartościowe powierzchnie danego wydawcy, tym analogicznie on krótszy ma ten plik ads.txt, tak jakby bardziej starają się kontrolować właśnie, gdzie ta powierzchnia finalnie trafia. W każdym razie, słuchajcie, no koniec może o tym. Wydawcy na pewno albo sami, albo właśnie z pomocą swoich pośredników czy firm technologicznych dbają o tą powierzchnię, bo wiedzą, że jakość tej powierzchni reklamowej i jej bezpieczeństwo to jest warunek konieczny, żeby reklamodawcy mogli realizować efektywne kampanie i bezpieczne. Jeszcze na szybko, bo programatik daje nam też możliwość, nawet jeśli emitujemy kampanię na przykład portalu horyzontalnym, na witrynach portalu horyzontalnego, to możemy sobie wykluczyć z emisji pojedyncze artykuły właśnie o określonym kontekście, czy z określonymi słowami kluczowymi, przy których nie chcemy świecić na danej reklamy. I jeszcze no właśnie takie szybkie rady, Gosiu, o czym powinni pamiętać reklamodawcy, realizując kampanie programatyczne, w jakichś konkretnych ustawieniach na przykład. Jeśli dla jakiegoś brandu, jakiejś marki ważny jest brand safety, pytajcie o takie segmenty swoich partnerów. Chciałam też zauważyć, też zaznaczyć, że nie tylko DSP-ki dysponują jakby takimi segmentami. Można pytać bezpośrednio u wydawcy. Również platformy SSP dostarczają tych samych partnerów, więc jakby tutaj możemy to już po prostu wykluczać sobie po stronie konkretnego wydawcy. Także myślę, że tak, no, czy brand safety, właśnie jakieś takie ogólne, all safe, czy jakieś konkretne tematy, ponieważ no, różne marki związane są z różnymi tematami i tutaj można to po prostu wykluczać. Tak. Krzysztof, a powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo jeszcze do ciebie mam właśnie jedno pytanie dotyczące bezpieczeństwa i tej jakości powierzchni. W jaki sposób wydawcy mogą się do tego przygotowywać, czyli na przykład jak dbać o tą powierzchnię jeszcze dodatkowo, czy masz jakieś rady i na przykład czy komentarze pod jakimś artykułem też mogą mieć wpływ na przychody reklamowe, w kontekście właśnie tych ograniczeń stosowanych przez reklamodawców? No właśnie, troszkę zasygnalizowaliśmy ten temat zbierania informacji o tym, co jest w artykule potencjalnie niebezpiecznego z perspektywy reklamodawcy, ale kompletnie nie pomyśleliśmy o user-generated content, czyli na przykład o komentarzach pod artykułem. No i tu jest też to, co mnie potencjalnie boli w kontekście wszystkich automatów, które czytają. Czy automat, jak przeczyta brzydkie słowa w komentarzach, które gdzieś tam moderator jeszcze nie wyłapał, na przykład, tak? Albo po prostu nie wyłapał, bo nie są to słowa, za które, nie wiem, można kogoś pociągnąć do sądu za zniesławienie, ale słowa, przy których reklamodawca by się nie chciał świecić, czy te słowa w komentarzach również powinny być czy powinny powodować wykluczenie całej podstrony z artykułem i komentarzami? To trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo jeśli ktoś tego komentarza nie zobaczy, bo jest gdzieś tam nisko na dole ten komentarz, a wyświetlimy się w pierwszym górnym boksie reklamowym, czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Nie, ale jednak mogę sobie wyobrazić, że niektórzy reklamodawcy mogliby chcieć również pod tym kątem mieć dodatkowe bezpieczeństwo, bo w tych na przykład komentarzach mogą się pojawiać informacje typu: a ja kupiłem samochód tej marki, on jest beznadziejny, nie róbcie tego, oszukali mnie, złodzieje. Tak? To żaden automat na hasło złodziej prawdopodobnie nie wyłapie, że to jest kontekst, w którym się nie chcemy świecić, a jednak byśmy nie chcieli, więc no, tylko to jest z kolei no, trudniej robialne, bo to wymagałoby jakiegoś narzędzia po stronie wydawców, że ktoś by siedział i tam klikał, a te komentarze są niefajne, nie świećmy tam reklam.
raczej szedłbym w stronę tego, żeby to, gdzie mamy dodatkową wartość i informacje o tej treści czy o kontekście, wystawiać w formie deali i to powinno w ogromnej większości przypadków być wystarczająco dużym poziomem dodatkowego bezpieczeństwa, żeby reklamodawcy czuli się już swobodnie na naszym inwentory. Tym bardziej, że oni to inwentory zawsze znają, kiedy kupują bezpośrednio w formie deali, tak? Wiedzą, o czym piszemy, wiedzą, o czym piszą nasi komentujący i na pewien poziom ryzyka już w zasadzie zgłaszając się do nas, są gotowi, mam nadzieję. Ja tylko dodam, że gro dostawców kontekstu jednak mimo wszystko nie jest w stanie przeczytać user-generated contentu, ponieważ nie jest on tak naprawdę treścią strony, więc myślę, że też warto zwrócić na to uwagę, że komentarze jako takie już nie są, nie znajdują się w tej takiej części sczytywalnej przez algorytmy. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję, że znaleźliście czas, żeby się podzielić swoją wiedzą i spotkać się tu z nami. Myślę, że z racji tego, że przekroczyliśmy już czas dwukrotnie, to więcej nas nie zaproszą, także bardzo mi było miło. Teraz zapraszam was na dwie prelekcje naszych wspaniałych partnerów. Będzie z nami Jacek, Head of Platform Solutions z Adform, następnie Tomek Chudecki z Just Tech Group, CEO Just Tech Group. I po tych dwóch wystąpieniach, które również będą bardzo ciekawe i będą dotyczyły właśnie tego gorącego tematu związanego z identyfikacją użytkowników, również zaproszę Was na krótki panel dyskusyjny właśnie na temat informacji w tych prezentacjach. Jacku, zapraszam Cię bardzo serdecznie. Scena jest Twoja. Jesteś? O. Jestem, mam nadzieję. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Ja Cię tutaj. Dobrze. Do zobaczenia za chwilę. Do zobaczenia. Miło mi, że mogę się podzielić prezentacją na temat, który wydaje się tak istotny dla naszej branży, co też wydaje mi się wynikało z dotychczasowej dyskusji panelistów. Włączam prezentację i jest. Tak, więc temat identyfikacji, między innymi właśnie tej opartej na first party cookie, to będzie przedmiot mojej prezentacji. Postaram się nie przeciągnąć tak bardzo jak moi poprzednicy, więc zaczynamy. Tylko jak to się zmienia slajdy? O, w ten sposób pewnie. Dobrze. Tak, więc tego, co widzimy z różnych badań, większość reklamodawców jest już świadoma, no, że ten kwestia zniknięcia danych, zniknięcia cookiesów third party, tych dawanych przez technologię do tej pory, no, jest przesądzona i będzie miała wpływ na ich działania. Natomiast no, większość z nich ciągle jest w tym takim momencie, że nie do końca wie, no, jak sobie z tym poradzić, jakie działania mogą podjąć, żeby jakoś na to przygotować. Więc mam nadzieję, że po dzisiejszej prezentacji dla przynajmniej części z Was będzie to może troszkę jaśniejsze. Te tematy już pojawiały się na panelu podczas dyskusji dzisiejszych panelistów, natomiast no, myślę, że też może dzięki prezentacji trochę łatwiej będzie może jakoś to ustrukturyzować. Powiem parę rzeczy, które już gdzieś się pojawiały, czyli trzy główne scenariusze przyszłości, jakby trzy różne perspektywy, z których można patrzeć na to, co się stanie po wyłączeniu, po no de facto wyłączeniu cookiesów third party w przeglądarce Chrome. No to pierwszy, o którym no sporo też zostało powiedziane, scenariusz oparty głównie na kontekście, czy braku jakichś sposobu identyfikacji użytkownika. No i to też oczywiście też dostrzegam ogólnie korzyści ze strategii czy taktyk opartych na działaniach kontekstowych. Zgadzam się z tym, co powiedziała Gosia, że tutaj też jest cały jeszcze obszar różnego rodzaju działań do odkrycia. Natomiast no, niektóre scenariusze, z których powszechnie reklamodawcy korzystają dzisiaj, no, w tym ujęciu nie będą możliwe. Następnie ten scenariusz oparty na kohortach, na rozwiązaniu, które szykuje Google w przeglądarce Chrome. Wszyscy jesteśmy ciekawi, co ostatecznie z tego wyjdzie. Jest dużo niewiadomych, jak wiadomo, no też jest dużo niestety różnych z perspektywy reklamodawców ryzyk, na które trzeba się jakoś przygotować, czyli na przykład właśnie te związane z komunikacją 1:1 i też dużo wątpliwości dotyczących samej transparentności
tego procesu zbierania informacji na poziomie przeglądarki, wrażenie utraty kontroli ze strony i reklamodawcy, i ze strony wydawcy nad tym, jak to ostatecznie będzie zbierane. No i też tak naprawdę trochę wątpliwości dotyczących prywatności użytkowników, bo tak naprawdę no, można sobie zadać pytanie, kto tak naprawdę daje przeglądarce prawo do zbierania tych danych i czy to na pewno jest w zupełnej zgodności ze wszystkimi regulacjami dotyczącymi prywatności. No i tutaj też wydaje się, że instytucje unijne też miewają wątpliwości w tym zakresie. No i ten trzeci scenariusz oparty na identyfikatorach tak zwanych first party, głównie właśnie na cookiesach nadawanych na domenie, którą użytkownik odwiedza, czyli cookiesach first party. No i to jest główny oczywiście przedmiot mojej prezentacji, to jest ta wizja przeszłości, w którą jako Adform zaczęliśmy już no, dosyć dawno inwestować, przewidując, że tego typu sytuacja na rynku może wystąpić. Więc może przejdźmy do szerszego omówienia tego, jak te identyfikatory wyglądają, na jakie typy identyfikatorów one mogą się dzielić. No i przede wszystkim można tu wyróżnić właśnie dwa takie podstawowe typy, czyli te identyfikatory oparte na informacji o zalogowanych użytkownikach, powiązywalne w jakiś sposób, oczywiście bezpieczny i nieidentyfikowalny, nie ujawniający danych osobowych, no ale w jakiś sposób powiązywalny z informacją o prawdziwych użytkownikach, oparty na takiej deterministyce. No ale oczywiście taki sposób identyfikacji no, nie może być, nie, nigdy nie będzie zupełnie powszechny prawdopodobnie. No, ja dzisiaj miałbym sporo wątpliwości, czy logować się na wszystkich serwisach internetowych, które odwiedzam moim adresem e-mail. Więc zakładamy na pewno na razie, jak długo w przyszłości to będzie istniało, to oczywiście nie wiadomo, no ale na pewno w najbliższych latach będzie również będą istniały identyfikatory oparte na anonimowych po prostu cookiesach nadawanych server side w przeglądarce przez domeny, które użytkownicy odwiedzają. I te identyfikatory nie będą w żaden sposób powiązane z prawdziwymi mailami, natomiast dzięki temu to rozwiązanie jest dużo bardziej skalowalne i tych cookiesów, po prostu tych identyfikatorów będzie na rynku dużo więcej. Natomiast wyzwaniem oczywiście będzie to, że one będą nadawane per określona domena, dlatego są first party cookiesami, że wydawca sam je nadaje na swojej domenie, reklamodawca sam je nadaje na swojej domenie, więc w jakimś sensie nawzajem się nie widzą i to jest rozwiązanie, które technologie, to jest wyzwanie, które technologie muszą jakoś rozwiązać. Przechodząc jeszcze trochę bardziej szczegółowo, właśnie już teraz mamy na rynku różne typy identyfikatorów, niektóre z nich wymieniła już też Gosia, mówiąc o kwestiach nowych sposobów na identyfikację, więc po lewej mamy te właśnie już szereg identyfikatorów, które są w stanie oprzeć się na danych o zalogowanych użytkownikach. Po prawej widzimy takie, które działają na anonimowych cookiesach first party, które w jakiś sposób probabilistycznie mogą być też później łączone. No i warto powiedzieć, że właśnie, że no, Adform jest w stanie współpracować ze wszystkimi nimi i tu też no, bardzo, bardzo też zgadzam się z tym, co powiedziała Gosia, że, no, że należy naszym zdaniem też oczywiście wybierać technologie, które są w stanie współpracować z wieloma różnymi identyfikatorami, no bo w tym momencie nie wiemy do końca, który z nich okaże się najważniejszy i być może prawdopodobnie w najbliższej przyszłości one wszystkie naraz będą funkcjonować jakoś. No, jedni reklamodawcy będą się decydować na jeden typ identyfikatorów, inni na inny, jedni wydawcy na jeden, inni na inny i platformy DSP czy SSP tak samo muszą być w stanie współpracować z różnymi. I no tylko nie jestem pewien, tutaj Gosia stwierdziła, że generalnie wszystkie platformy DSP już cookiesy first party wspierają. Wydaje mi się, że jednak występują tu różnice właśnie w tej elastyczności, które identyfikatory first party dana platforma jest w stanie zbierać. No i duży znak zapytania, jeśli chodzi o Google'a, jak on w ogóle podejdzie do tego tematu. Jeśli chodzi właśnie o to, jak wygląda ta sytuacja z cookiesami first party właśnie na świecie, widać, że no generalnie jest trend wzrostowy, jeśli chodzi o to, jak wydawcy zaangażowali się w ten temat. Tak, widzimy coraz więcej wydawców, którzy zaczynają faktycznie już wysyłać cookies first party. Już teraz jest możliwe prowadzenie kampanii wykorzystujących cookiesy first party, czyli zupełnie nowa rzecz, której większość wydawców w ogóle nie interesowała się jeszcze parę miesięcy temu, już teraz de facto umożliwia prowadzenie działań, umożliwia testowanie tych rozwiązań
znowu w zupełności zgadzam się z Gosią, że to, co powinniśmy robić już teraz, to przede wszystkim testować rozwiązania, które już teraz są dostępne. Ten wykres pokazuje, ile spośród 1000 największych domen już wysyła cookies first party, natomiast gdybyśmy spojrzeli na to z perspektywy, oczywiście top 1000 to jest dosyć dużo, więc z perspektywy tych domen, które odpowiadają za 80% revenue, które widzimy, czyli tych największych pod kątem też po prostu monetyzacji, to w wielu krajach to jest już praktycznie 100% tych domen wysyłających first party cookies. I jak taki zakup oparty na cookies first party wygląda? Tutaj widzę, że nie mam w slajdach animacji, to była ładna animacja, które te elementy pojawiły się po kolei, więc zacznijmy, może opiszę to, ten proces, zacznijmy w lewym górnym rogu właśnie od tego, że w ogóle pojawia się bid request wysyłany przez wydawcę, żeby doszło do zakupu odsłony. Tak? No i ten bid request jest wysyłany do DSP-ków, tu się odbywa właśnie server to server, wymiana informacji. I tak naprawdę już teraz, tak jak mówiłem, już jeżeli ten bid request już zawiera identyfikator first party cookie, no to już teraz DSP na tej podstawie jest w stanie podejmować decyzję, czyli jest w stanie na przykład zastosować pewne reguły frequency cappingu, już teraz oparte na first party cookie, co oczywiście ma już teraz znaczenie dla Firefoxa i Safari, no bo te przeglądarki już teraz nie wspierają first party cookie, czy też wspierają w bardzo ograniczonym zakresie. Już teraz to ma znaczenie dla raportowania, już teraz ma to znaczenie dla działania niektórych algorytmów, na przykład CPC już teraz jest w stanie poprawić wyniki kampanii w oparciu o cookies first party, do czego też za chwilę jeszcze wrócę w kolejnych slajdach. Natomiast jeśli wydawca korzysta z DMP i zbiera te dane oparte na first party cookie w określonych segmentach, no to tutaj przechodzimy właśnie z lewego górnego rogu na lewy dolny róg tego rysunku, gdzie właśnie te segmenty mogą być tworzone po stronie wydawcy, przekazywane przez DMP właśnie do systemu TSP, jeżeli są w stanie właśnie już uwzględniać first party cookie. I platforma DSP jest w stanie właśnie dokonywać zakupu już konkretnych segmentów opartych na first party cookie. Czyli działa to bardzo podobnie, analogicznie do obecnego zakupu tego dominującego na rynku opartego o first party cookie, natomiast właśnie zmieniamy rodzaj identyfikatora na ten kontrolowany przez wydawców i bardziej w tym sensie transparentny. No i oczywiście do tego wszystkiego jest potrzebny reklamodawca, który założy kampanię i tę strategię właśnie z wykorzystaniem first party cookie realizuje. Taki przykład już w Polsce mieliśmy, wielu z was pewnie miało okazję to widzieć, bo też oczywiście jako AdForm, jako właściwie chyba wszystkie zaangażowane w tę kampanię strony jakieś tam notki PR-owe na ten temat wypuszczały. No ale ta kampania już odbyła i to, co ciekawe, to była jedna z pierwszych kampanii w ogóle w świecie, więc Polska tutaj bardzo dobrze wypada w otoczeniu międzynarodowym jako rynek, który nie boi się testów właśnie nowych technologii i idzie w stronę, którą później podążają też inne rynki. I właśnie na tej zasadzie, na którą opisałem wcześniej, opierała się ta kampania zrealizowana właśnie wspólnie z Gilbertem Grupą Żywiec i Sarcomem. No i że to generalnie ma sens, to też widać po naszych zbiorczych statystykach, właśnie kiedy obserwujemy kampanie wyświetlające się na Safari i Firefoxie, jakby zanim zaczęły wykorzystywać first party cookie i po rozpoczęciu wykorzystywania first party cookie, widzimy, że CTR-y w przypadku właśnie targetowania na dane są wyższe, co oczywiście przekłada się też na więcej klików i mniejsze CPC. Dodatkowo nawet nie tyle same CTR-y wyższe w związku z lepszym dopasowaniem kreacji na podstawie danych, ale też dzięki wykorzystywaniu właśnie algorytmów, które już teraz korzystają z first party cookie, optymalizując kampanię pod kątem CPC, ta poprawa wyników CPC jest jeszcze wyższa i to przekłada się też na poprawę wskaźników konwersji w porównaniu do takich właśnie uśrednionych benchmarków obserwowanych na Firefoxie i Safari. Jeżeli wykorzystujemy first party ID w naszych kampaniach, to wskaźniki konwersyjności tego ruchu są ponad dwukrotnie wyższe. Już jesteśmy blisko końca, ale chciałem się zatrzymać trochę dłużej na tym slajdzie.
bo on jakby pokazuje bardzo ciekawy moment, w którym jesteśmy. Zacznijmy od lewej strony, od tego właśnie, że no, kiedy właśnie Chrome ogłosił swoją zmianę, dosyć długo po tym, jak wcześniej właśnie te zmiany wprowadziła Mozilla i Safari, wtedy oczywiście cały świat zaczął się stopniowo przestawiać i to z perspektywy technologii musimy mieć świadomość, że to też jest proces, prawda? Jakby każde produkty software'owe, one muszą przejść pewien proces właśnie projektowania, wydevelopowania określonych rozwiązań i tak dalej, więc z naszej perspektywy ciągle też jesteśmy, prawda, na roadmapie różnych zmian mających na celu prowadzenie wszystkich działań w oparciu na first party cookie w 2022 roku, no ale już teraz jesteśmy po wprowadzeniu wielu z tych rozwiązań, już teraz można testować właśnie targetowanie określonych segmentów wystawionych przez wydawców. No i jesteśmy w bardzo ciekawym momencie właśnie już o krok od tego, żeby dane reklamodawców oparte na first party cookie również wprowadzać do platformy, więc są już, istnieją już wprowadzany stopniowo na rynek, jeśli chodzi o naszą technologię, istnieją już rozwiązania do pobierania właśnie identyfikatora first party cookie od reklamodawcy i przechowywania właśnie w naszym DMP po to, żeby go wykorzystać właśnie też do kampanii, na przykład do retargetingu. Oczywiście to jest dosyć złożona sprawa i skomplikowana, ponieważ te identyfikatory teraz mogą funkcjonować właśnie różni dostawcy jakby samego systemu identyfikacji, tak jak wspomniałem na wcześniejszych slajdach. I jeżeli w tym momencie, jeżeli już pobierzemy identyfikator właśnie oparty na informacji o loginie użytkownika od reklamodawcy i wydawcy również wykorzystują tego typu identyfikatory, właśnie tak jak Brightpool czy LiveRamp po swojej stronie, no to już teraz właśnie może dojść do tego zmeczowania, już teraz można wyprowadzić kampanię retargetingową opartą tylko o first party identyfikatory. Natomiast jeśli mówimy o tych zwykłych cookiesach first party, nie opartych o żadne dane z logowania, no to wtedy będziemy potrzebowali jeszcze systemu meczowania, czy też stitchingu tak zwanego tych, czyli probabilistycznego łączenia tych różnych identyfikatorów pochodzących od różnych graczy, czy właśnie różnych stron reklamodawcy, czy wydawcy ze sobą. No ale jesteśmy już bardzo blisko tego procesu, więc o ile do tej pory głównie jako Atwór mówiliśmy o wykorzystywaniu DMP właśnie przez wydawców do tworzenia segmentów właśnie opartych o first party cookie, teraz zaczynamy już mówić o DMP dla reklamodawców po to, żeby właśnie zbierali swoje dane first party cookie i wykorzystywali je w swoich kampaniach. Myślę, że ciekawym wątkiem tego, jakby czym się będzie różniła ta przyszłość first party cookie od dotychczasowej, to jest też kwestia transparentności, o tym pierwszym punkcie, że możliwości tam jeden do jednego marketing i tak dalej, to oczywiście jest różnica głównie versus te rozwiązania oparte na kohortach, których szczegółów do końca jeszcze nie znamy. Obecnie, jeśli chodzi o first party cookie, te rozwiązania wyglądają podobnie, natomiast jeśli chodzi o transparentność mniej fraudów, no to wydaje mi się ciekawe też odniesienie do tego, co mówili nasi paneliści o tym raporcie Izba i pokazaniu właśnie tego braku transparentności. Wydaje mi się, że transparentność to nie tylko kwestia samych stawek, tak, czy reklamodawcy są świadomi tego właśnie, jaka część ich budżetu trafia w jakie miejsca, ale też samego faktu, samej możliwości wyciągnięcia tych danych. I jeśli tutaj dobrze pamiętam ten raport, to tam jednym z wyzwań w ogóle, jednym z wyzwań audytorów, którzy pracowali nad tym raportem i powód opóźnienia publikacji samego raportu był taki, że tak naprawdę ostatecznie bardzo niewielki wycinek tych wszystkich obserwowanych przez nich odsłon udało się zmeczować pomiędzy stroną sell side, czyli pomiędzy wydawcą, a stroną buy side, czyli reklamodawcą, czyli raporty wyciągane z różnych miejsc, z różnych stron ekosystemu nie bardzo dało się ze sobą w ogóle zmeczować, nie byli w stanie prześledzić całego tego łańcucha dla bardzo wielu z obserwowanych odsłon. No i to też jest kwestia właśnie tego, jakie informacje, właściwie na jakich informacjach cały ten proces się opiera, jeżeli byśmy identyfikacji w ogóle nie mieli, albo ona byłaby tylko po stronie właśnie gdzieś przyglądarki, to wpłynęłoby na transparentność całego systemu i możliwość właśnie łączenia i sprawdzania informacji, czy odsłona wygenerowana danego użytkownika od strony wydawcy równa się rzeczywiście odsłonie wygenerowanej dla tego użytkownika od strony reklamodawcy. Więc wydaje mi się, że to jest aspekt, który często gdzieś umyka w dyskusji właśnie o transparentności, a też jest istotny pod kątem identyfikacji. Jeśli chodzi o więcej szczegółów, zachęcam do odwiedzenia naszej strony właśnie w domenie Atform. Mamy taką podstronę poświęconą kwestiom właśnie nowych sposobów identyfikacji. Jest wiele dodatkowych artykułów do przeczytania.
I tym akcentem chciałem zakończyć i podziękować wszystkim za wysłuchanie. Jacku, to chyba ja się naturalnie włączę po tobie. Tak, zapraszam. Tylko nie wiem, czy jak ty włączysz pewnie swoją prezentację, to ja się wyłączy, czy ja mogę ją jakoś zaskopować? Chyba jak kliknę zamknij, to twoja znika i włączy się moja. Super. Super, dziękuję bardzo. Pozostawiam ci scenę. Dziękuję ci, Jacku. Fajnie, że jesteście z nami jeszcze chwilkę. Ja też postaram się być tutaj bardzo szybki i konkretny, bo bardzo myślę, że bardzo ciekawy będzie ten mini panel, który za chwilkę przeprowadzimy pewnie z Jackiem i z Elą i sobie pogadamy o tym, jak różni partnerzy postrzegają tą rewolucję, którą właśnie przeżywamy, jakie są jej szczegóły. Ja chciałbym tylko pokazać tą moją prezentacją, perspektywę podmiotu, który w tej rewolucji w cookiesach też ma bardzo dużo do stracenia. Tak naprawdę, dlatego że jakby jako JustTag Group jesteśmy z naszymi technologiami prowajderem danych do targetowania kampanii. W ramach grupy mamy spółkę Audience Solutions, którą kiedyś możecie kojarzyć dawniej jako NetSprint Audience, więc jesteśmy jednym z głównych dostawców segmentów do targetowania kampanii programatycznych, które są oczywiście oparte o third party cookie. Dlatego trochę chciałem wam pokazać naszą perspektywę i to, jak my podchodzimy do tematu, co się będzie działo z segmentami właśnie takimi third party świecie już bez third party cookies, więc będę się starał być bardzo zwięzły, żeby wam tą naszą perspektywę pokazać. Tak, żebyście mieli jeszcze pełny kontekst tego, co robimy, właśnie mamy trochę dzisiaj takie trzy warstwy naszego biznesu, czyli właśnie budowa identyfikacji post third party cookie, analiza zachowań użytkowników, czyli budowa profili zarówno na bazie zachowań online, jak i offline, budowa warstwy jakby cross-device'owej tak samo i następnie już aktywacja tych danych, czyli wystawienie segmentów dla reklamodawców na czołowych platformach DSP, w tym oczywiście na AdFormie i oczywiście też możliwość zakupienia całej kampanii na naszych danych. Tutaj muszę się tylko odnaleźć w sposobie prezentacji. Tak, jeżeli chodzi o dlaczego jesteśmy tym bardzo dotknięci tak naprawdę w tą rewolucją, dlatego że, jak powiedziałem, dużo danych, które zasilają nasze segmenty, na których budujemy nasze segmenty, pochodzi od serwisów czołowych portali horyzontalnych i społecznościowych, które te segmenty są oparte o third party cookie. Dlatego też wszystkie dane, które dzisiaj czerpiemy od naszych partnerów, bazują na third party cookie i jeżeli te third party cookie giną, w jakimś sensie mamy znacznie większy problem ze zbudowaniem segmentów. Dlatego też bardzo ważne jest, żeby dla nas zbudowanie tej dodatkowej warstwy identyfikacji. Oczywiście w naszym portfolio dostępnych danych są także dane mobilne, które cały czas funkcjonują w oparciu o inne identyfikatory, które przetrwają, jakby działają cały czas i można je aktywować, więc problem głównie dotyczy tych portali horyzontalnych, z których czerpiemy dane. A takim outputem naszymi produktami, z których korzystają klienci, są, tak jak powiedziałem, segmenty, które są budowane na bazie zachowań online i offline, których mogą korzystać klienci, ale także, to jest bardzo dla nas ważne, modelowanie danych i doprofilowanie dla biznesu, czy wydawców, czy reklamodawców. I to też jest bardzo ciekawy dla nas aspekt w kontekście braku third party cookie, tak jak chyba powiedziała Gosia podczas pierwszego panelu, że w sytuacji, w której reklamodawca będzie miał, reklamodawca jako wydawca będzie potrzebował lepiej analizować zachowanie użytkowników na swojej stronie, żeby właśnie ta reklama kontekstowa działała lepiej, to my także chcemy tutaj cały czas dzielić się danymi z wydawcami, chcemy prowadzić, doprofilować ich użytkowników, doprofilować ich wiedzę, dlatego też ten aspekt też jest dla nas ważny. Jak wiecie, nawiązując to, co mogliście usłyszeć w panelu, jak i w prezentacji Jacka, my także zgadzamy się, że tak naprawdę wszystkie te rozwiązania, które są na rynku, jeżeli chodzi o identyfikację,
można tak naprawdę podzielić na takie cztery grupy. My je mapujemy też tak pod kątem dokładności identyfikacji i skali działania. Więc tak jak idąc od lewej strony, te stałe identyfikatory, czyli chociażby adresy e-mail, o których już dzisiaj powiedzieliśmy sporo, dają oczywiście nam super dokładność identyfikacji użytkownika, ale także zgadzamy się, że skala tego rozwiązania jest ograniczona. Dlatego też potrzebne są dodatkowe elementy. Przede wszystkim my wierzymy także w tą warstwę probabilistyczną, czyli właśnie budowę takiego alternatywnego ID, które nam jest w stanie połączyć różne first-party identyfikatory z różnych wydawców. I oczywiście uzupełniając to o kohorty i kontekst, które także mogliście usłyszeć, są ważne. To, co jest dla nas ważne, to budowa rozwiązania alternatywnego, które czerpie jednak ze wszystkich tych rozwiązań. I tak my myślimy o naszym identyfikatorze pod nazwą JustID, który powinien czerpać tak naprawdę ze wszystkich możliwych sposobów, dlatego że przyjęliśmy sobie takie założenia i myślę, że każdy identyfikator tak naprawdę alternatywny powinno się też oceniać pod kątem tych założeń, które tak sobie my też przyjęliśmy. Po pierwsze, identyfikacja taka alternatywna powinna być skalowalna, tak? Czyli ona, żeby miała sens, ona musi być aktywowana przez bardzo wielu wydawców, ale także musi być, reklamodawcy muszą mieć jakiś argument, dlaczego powinni z niej korzystać. Powinna być mierzalna, tak? Czyli w jakimś sensie powinniśmy mieć informacje, jak te alternatywne identyfikatory są precyzyjne, jeżeli chodzi o identyfikację użytkowników, jaki procent w ogóle użytkowników jesteśmy w stanie zidentyfikować na jakimś testowym zbiorze. Powinna być dostępna, czyli także powinna być w jakimś sensie dostępna na kluczowych platformach DSP, tak jak tutaj Jacek z AdForm powiedział, dlatego to podejście kluczowych platform DSP, które akceptują wiele identyfikatorów, jest cenne, bo myślę, że wtedy reklamodawca ma możliwość zobaczenia, co funkcjonuje, co funkcjonuje gorzej. Myślę, że powinno być precyzyjne i właśnie to związane z tym mierzalnością, że tą precyzję musimy badać takich identyfikatorów cały czas. Mogę powiedzieć za chwilkę wam, jak my do tego podchodzimy. I co ważne, to rozwiązanie powinno być trwałe, w tym sensie, że tak naprawdę nie może być tak, że takie rozwiązanie w postaci alternatywnego identyfikatora przestanie funkcjonować tak naprawdę za miesiąc, czy dwa, czy za rok, bo będą jakieś duże zmiany w ekosystemie, które ten identyfikator jakoś nam zamiotą pod dywan. Dlatego trzeba tu też także oceniać te identyfikatory pod kątem ich trwałości. My dlatego budujemy naszą identyfikację w oparciu, tak jak powiedziałem, o wszystkie możliwe elementy, z których można korzystać, dlatego że czerpiemy od naszych wydawców hasze adresów mailowych, które wpadają do nas do bazy. Mamy swoje algorytmy probabilistyczne, które łączą nam identyfikatory first party, czyli cookie first party. Jesteśmy gotowi praktycznie na to, żeby przyjmować także identyfikatory cohort, jeżeli już będą gotowe do testowania w Europie, i także chcemy bardzo mocno uwzględniać zachowania behawioralne już użytkowników, czy kontekst treści, które użytkownicy konsumują, bo także wierzymy, że ta warstwa identyfikacji będzie bardzo pomocna. I to nasze JustID tak naprawdę dzisiaj, jak już tak mówiąc wam w szczegółach, jak funkcjonuje, właśnie jest zasilane różnymi dostępnymi dzisiaj sygnałami od naszych wydawców, czyli zarówno adresy IP, czyli czy różne informacje dotyczące urządzenia użytkownika, tak jak powiedziałem, identyfikacje kohort, jeżeli będą dostępne, hasze adresów mailowych czy first party cookie, to wszystko powoduje, że dzięki tym naszym algorytmom meczującym i powiązaniu użytkowników właśnie w takie klastry różnych identyfikatorów, jesteśmy w stanie utrzymać targetowanie behawioralne, czyli właśnie wystawić segmenty na czołowych platformach DSP, takich, które dzisiaj, segmenty takich, z których korzystają dzisiaj nasi reklamodawcy, czyli kontynuować to targetowanie behawioralne. Jesteśmy w stanie także mierzyć atrybucje, czyli tak naprawdę to, co także w świecie post-third party cookie jest bardzo kontrowersyjne, czyli jak będziemy na przykład mierzyć kwestie wideo, czyli co się będzie działo, czy użytkownik
który konsumował jakiegoś rodzaju wideo w internecie, czy tak naprawdę skonwertował na stronie klienta kilka dni później, czy nie, czy to te wideo jest istotne na ścieżce atrybucji, czy nie. Chcemy także bardzo mocno inwestować w modelowanie danych cały czas, czyli dzisiaj część naszego biznesu jest oparta o tym, że dla reklamodawców budujemy modele, które szukają podobnych użytkowników do tych, których konwertują u nich na stronach. I to dzisiaj też w momencie, w którym third party ginie, także zaczyna być wyzwaniem, ale my już dzisiaj prowadzimy takie wstępne testy, w jaki sposób skutecznie budować modele lookalike'owe, jak skutecznie szukać nowych użytkowników dla reklamodawców bez użycia third party, czyli właśnie z użyciem naszego identyfikatora. I taki model też jest dostępny. Taki model będzie, to zastosowanie także będzie częścią naszego produktu już za chwilę. I oczywiście część retargetingowa także jest tutaj istotna. To oddzielna dyskusja, bo już retargeting jest szeroką kategorią, więc to na razie zostawię na boku. Jeżeli chodzi o naszą filozofię działania, też naszego identyfikatora, jak możecie go zobaczyć w ekosystemie, już wierzymy, że za chwilę, zapewne po wakacjach, nasz moduł będzie dostępny w Prebidzie i nasi partnerzy będą mogli go aktywować. Dlatego ten nasz identyfikator trafi do ekosystemu w ten sposób. Do identyfikatora my po naszej stronie będziemy mieli przypisane profile, które tworzymy dzięki naszym wydawcom. Identyfikator trafi do platform w ten sposób, do platform SSP i także na platformy DSP, na którym to reklamodawcy będą mogli cały czas korzystać z segmentów, które korzystają dzisiaj, które dla nich tworzymy i które są gotowe do aktywacji. Więc i wierzymy, że ten ekosystem będzie zbudowany trochę tak, że my bierzemy na siebie dużą odpowiedzialność pod kątem zarówno identyfikacji użytkownika, ale właśnie pod kątem zasięgu, gdzie ten identyfikator jest dostępny. Więc jakby tu mamy dużo pracy do zrobienia z punktu widzenia reklamodawcy tak naprawdę. Jeżeli dobrze zrobimy naszą pracę, sytuacja się nie powinna diametralnie zmienić versus to, co mamy dzisiaj. Dlatego też taki jest nasz cel, żeby tutaj reklamodawcom zapewnić duży komfort działania w tym nowym świecie. Tak, i powiedzieć, że tylko podsumowując tą część reklamodawców, wierzymy, że jeżeli JustID osiągniemy dobrą propagację rynku, a wierzę, że tak będzie już za chwilę, tak naprawdę nasze segmenty behawioralne będą cały czas dostępne na platformach DSP, z których będziecie mogli korzystać. Będziemy mogli robić atrybucje, różne modele atrybucyjne na podstawie tego identyfikatora, czy będziemy mogli robić modelowanie danych i doprofilowanie użytkowników dla reklamodawców czy wydawców. I już dzisiaj dzięki temu, że mamy integrację z bardzo wieloma wydawcami w Polsce, ten zasięg, który wierzymy, że osiągniemy, będzie ogólnopolski, będzie zapewniał komfort działania i komfort docierania do klientów na różnych powierzchniach w całym kraju. Ale oczywiście wydawcy są jakby kluczowym elementem tego projektu, dlatego że musimy mieć ich zaufanie, musimy razem pracować ręka w rękę, żeby tak naprawdę ten taki produkt, taka koncepcja jak JustID nam się udała i to się dzieje. I tak naprawdę tutaj wyróżniamy taki trzy rodzaje partners, które mamy, i tutaj kierując to do wydawców, mamy taki powiedziałbym trzy kategorie, partners, które nawiązujemy. Po pierwsze dostawca, czyli innymi słowy wydawca, który kontrybuje do dostarcza nam dane do budowania segmentów, aktywator, czyli ktoś, kto uruchamia nasz moduł w swoim Prebidzie, czyli innymi słowy identyfikuje naszego użytkownika u siebie na stronie, czy współtwórca, który tak naprawdę oprócz tego, że dostarcza dane, to jeszcze właśnie uruchamia to w Prebidzie i tutaj mamy możliwość dodatkowego doprofilowania ich użytkowników. Czyli innymi słowy wierzymy, że z punktu widzenia wydawcy działanie z JustID, jeżeli ktoś jest samym dostawcą danych, to oczywiście zwiększa revenue share, ma revenue share z naszych danych. Jeżeli ktoś jest aktywatorem, podwyższamy średni CPM, a jeżeli ktoś jest współtwórcą, tak naprawdę czerpie z tego dlatego, że
kontrybuje do segmentów, czyli ma revenue share, ale także aktywuje użytkownika, czyli tak naprawdę daje szansę dotarcia na swojej powierzchni do segmentu, który stworzymy, więc tak naprawdę trochę zarabia podwójnie. Dlatego też chcemy tą sieć naszych tutaj partnerów tworzyć jak największą. Już dzisiaj wielu partnerów kontrybuje do naszych segmentów i rozmawiamy o tej części aktywacyjnej. Wierzę więc, że ten system będzie tutaj, będziemy wspólnie ten system bardzo mocno w najbliższych miesiącach rozwijać. I chyba tu bym postawił kropkę, bo my jesteśmy dużo po czasie, więc z przyjemnością porozmawiałbym jeszcze z Elą i z Jackiem o naszej wspólnej perspektywie, bo chyba to będzie też najciekawsze dla nas wszystkich. Halo. Bardzo Wam dziękuję za świetną prezentację. I tak jak wspominałam, zapowiadając Was, będę miała do Was kilka krótkich pytań, które mnie zainteresowały i na pewno będą interesujące też dla naszych słuchaczy. Mianowicie, czy wierzycie w taki scenariusz, w którym jeden alternatywny identyfikator zdominuje rynek, no i wszyscy będziemy się nim posługiwać, będzie skalowalny? Tomku, może ty najpierw. Mhm. Wiesz, myślę, że nie będzie takiej sytuacji globalnie, ale zapewne spodziewam się takiej sytuacji regionalnie, czyli wierzę, że na każdym rynku, w każdym kraju w Europie specyfika działania i wydawców, i kluczowych podmiotów adtechowych jest trochę inna, o czym też doskonale powiedziała Gosia, pokazując przykład Francji. Dlatego też wierzę, że na różnych rynkach różne sposoby identyfikacji będą dominować. Dlatego też kluczowa jest ta otwartość, myślę, że zarówno reklamodawców, jak i głównych platform, które będą wspierać tą identyfikację, ale raczej nie wierzę w scenariusz takiego globalnego, jednego uniwersalnego ID, które rozwiąże wszystkie problemy. Ten rynek mamy zbyt poszatkowany i ta specyfika poszczególnych obszarów jest zbyt różna z mojej perspektywy. Dziękuję. A Jacek, czy ty chciałbyś coś dodać w tym temacie? Mogę. Dziękuję. Proszę. Więc to wypada mi się oczywiście zgodzić i tutaj myślę, że też rynek niemiecki jest też na przykład ciekawym przykładem, gdzie wydaje mi się, że ten NetID, właśnie ich niszy standard, no, będzie rozwiązaniem właśnie dosyć dominującym, więc tutaj ta regionalizacja to wydaje się bardzo ciekawe i pamiętajmy też, że regulacje prawne w różnych regionach świata też różnie działają, prawda, więc na przykład kwestia zastąpienia tej identyfikacji opartej na third party cookie przez jakiś rodzaj właśnie, nie wiem, na przykład nawet być może informacji powiązanej z numerem telefonu w niektórych przypadkach, tak? To mogą być rzeczy, które są możliwe gdzieś, nie wiem, w Azji, a nie są możliwe w Europie na przykład, więc dlatego ta sytuacja może zupełnie inaczej wyglądać w różnych częściach świata, no ale to schodząc aż tak głęboko jak poszczególne kraje, myślę, że tu będzie sporo różnic i też trzeba mieć świadomość, że jesteśmy w sumie dosyć blisko początków tego całego procesu, tak? Niektóre te identyfikatory dopiero co powstają, nawet ten właśnie tradeskowy pomysł, on na początku rozwijali jako oddzielnie jako tradesk, jako ich własna rzecz, ostatnio to uwolnili, dali pod zarząd właśnie Czprewidowi, też uzgodnili, udostępnili do IAB i to jest jakoś tam, no teraz zaczęło dopiero przez branżę być uznawane jako coś rzeczywiście, co będzie można w miarę uniwersalnie wykorzystywać w określonych scenariuszach, ale tego typu procesy, one ciągle się dzieją, tak, jedne indykatory będą stawały się bardziej popularne, inne będą mniej popularne i dużo też zależy od strategii samych wydawców, czy na przykład w Polsce wielu z nas mogło zauważyć, że Wirtualna Polska na przykład w jakiś sposób zunifikowała ten sposób logowania użytkowników, tak? I teraz jako przygotowujący tak, Wirtualną Polskę możemy pozostać bez siebie zalogowani. To jest też być może jakiś krok w kierunku właśnie identyfikatorów opartych o loginy. Być może nie, jakby tu są bardzo dużo różnych trendów i trudno powiedzieć w tym momencie, który okaże się jakby na tym dominującym na danym rynku.
Jacku, jeszcze tylko słowo komentarza do tego, co powiedziałeś, Jacku. Myślę, że rzeczywiście ciekawe jest to, co powiedziałeś, że dużo w rękach wydawców, dlatego że myślę, że przed wydawcami będzie niedługo wybór tak naprawdę, jakiego rodzaju identyfikatory dają jakiego rodzaju korzyści dla nich, bo nie da się wspierać wszystkich. Jakby nie da się doprowadzić do sytuacji, w której nie wiem, wydawca uruchamia 28 modułów identyfikacyjnych, które dzisiaj są dostępne na świecie i tak naprawdę czerpie ze wszystkich. Dlatego, że to się, i to o tym mówi Prebit oficjalnie, to się przełoży na performance strony w którymś momencie. Dlatego zacznie być dyskusja, okej, to co mi daje to, że ja aktywuję jeden czy drugi identyfikator? Sama kwestia jakby identyfikacji użytkownika jeszcze nie jest rozwiązaniem. Kwestią jest tak naprawdę, co się z tym identyfikatorem dzieje, kto go wykorzystuje i dlaczego. Tak? Dlatego my wierzymy, że właśnie trzeba tę identyfikację łączyć z konkretną wartością. Tak? Wy w platformie, Jacku, łączycie, rozumiem to z kwestią cuppingu, kwestią różnych stitchingu i tak dalej. My łączymy zaś z segmentami, tak? W sensie, że jakby, jeżeli chcesz skorzystać z naszego segmentu, to jakby możesz to zrobić na platformie DSP, a jeżeli wydawca chce zarobić na emisji z danego segmentu, no musi aktywować naszą identyfikację, żeby to miało sens. Dlatego myślę, że kluczowe jest patrzenie na ten cały taki łańcuch wartości, a nie tylko na samą kwestię, czy mam tą identyfikację, czy nie, ale co ona daje tak naprawdę. To prawda i też w zupełności się zgadzam, że nawet z naszej perspektywy oczywiście no, my jesteśmy trochę w innej pozycji i z perspektywy, nie wiem, algorytmu może dla nas być czasem trochę wszystko jedno, prawda, który identyfikator jest akurat przesyłany w BG Questie. Natomiast no, z perspektywy rozwoju całego rynku programatik, tak, i też na przykład łatwości dla kupujących realizowania strategii, no to jednak dużo wygodniej jest wszystkim zaangażowanym stronom, jeżeli pewne rozwiązania na danym rynku okazałyby się w miarę uniwersalne, tak? Jeżeli właśnie kupujący nie musiałby poświęcać aż tak dużo czasu i energii na budowanie różnych strategii danowych, prawda, dla różnych wydawców i tak dalej. Gdyby było jakieś rozwiązanie, które pozwala to jakoś uprościć, no to oczywiście to jest korzyść tak naprawdę dla wszystkich stron. To prawda. Na pewno wszystkim, w interesie wszystkich uczestników ekosystemu jest osiągnięcie efektu skali. Natomiast jeśli chodzi o tą chęć do współdzielenia się swoimi danymi i ogółem właśnie też o kwestię identyfikatorów, to wszystkich uczestników zachęcam do śledzenia strony IAB, bo na dniach jakoś ukaże się publikacja z rynku polskiego, właśnie publikacja IAB Polska, właśnie między innymi z informacjami o naszym rynku, jak to wygląda i jaka jest też chęć do na przykład współdzielenia danych. Słuchajcie, ale przyjmijmy, że nie mamy tego jednego uniwersalnego sposobu identyfikacji. Jak zmieni się w takim razie rola DMP? Jacku, wy rozwijacie swoje narzędzie bardzo, bardzo mocno, już bardzo długo. Czy mógłbyś powiedzieć nam coś na ten temat? Proszę. Nie ma sprawy. Tak. No, to jest ciekawe pytanie, bo wydaje się, że no, albo po prostu platformy DMP jeszcze się w jakimś sensie rozdrobnią, prawda? Teraz już i tak występują problemy w odróżnieniu właśnie platformy DMP od CDP, od jakichś narzędzi marketing automation, na przykład. Już i tak jest tutaj spore zamieszanie w tym momencie, a w przyszłości no, jakby DMP służące na przykład właśnie wydawcy do budowania segmentów być może no, jakby pójdzie w trochę inną stronę niż właśnie DMP, które na przykład reklamodawcy będzie służyło do jakiegoś łączenia na przykład probabilistycznego jego danych z innymi danymi. Więc wydaje się, że tutaj no, to DMP dla reklamodawców czeka ewolucja w kierunku właśnie jakiegoś takiego miejsca, w którym te dane są łączone. Natomiast to też nie musi być jedyny kierunek, tak? I właśnie niektórzy reklamodawcy być może będą korzystać właśnie z własnych danych opartych na informacjach o zalogowanych użytkownikach i wtedy to DMP w zasadzie zostaje w podobnej funkcji, jak jest teraz, tak? Pozwala po prostu budować segmenty własnych danych. One mogą być bezpośrednio dzięki wykorzystywaniu określonego identyfikatora już meczowane, wtedy to DMP się nie zmienia. Natomiast jeżeli no, dany rynek, właśnie, bo to jakby Polska no, to jest jednym z rynków, ale właśnie jak myślimy o innych krajach, no to właśnie może być bardzo różna sytuacja odnośnie dominującego systemu identyfikacji. Jeżeli dany rynek właśnie nie dojdzie do jakiegoś takiego uniwersalnego systemu, no to DMP może mieć bardzo dużą rolę
odegrać dużą rolę w maczowaniu danych. No i też musimy mieć świadomość, że powstaje też tak naprawdę być może zupełnie oddzielna kategoria narzędzi, czy być może usług, tak zwanych clean room, które być może będą oddzielnym w ogóle miejscem, które właśnie zaciąga jakby zupełnie niezależnym, które jest w stanie otrzymać dane od strony wydawców, otrzymać dane od strony reklamodawców, połączyć je wewnątrz siebie i później do platform DSP tylko wystawić już jeden właśnie zmeczowany identyfikator. Więc to też zupełnie jakby zupełnie nowa działka, można powiedzieć, rozwoju, nowy jakiś gracz, który gdzieś być może się pojawi. Ty, jeżeli mogę tylko dopowiedzieć, ja tylko co powiedziałeś, bo z naszej perspektywy dokładnie myślę, że my mamy razem z Just ID taką misję właśnie bycia takim miejscem łączenia tych danych reklamodawców i danych wydawców w jednym miejscu i potem aktywacji tego na DSP, czyli innymi słowy takiego modelowania danych reklamodawców i doprofilowania tych danych i potem ich aktywacji, bo myślę, że to jest, zgadzam się absolutnie, że jeżeli z punktu widzenia reklamodawcy jest jakieś takie największe wyzwanie w tym świecie identyfikacji, to jest miejsce, w którym dane z jego strony mają być w jakiś sposób połączone z całym światem zewnętrznym, bo bez third party cookie następuje to wielka wyrwa i to jest trochę w gestii reklamodawcy, jak on tą wyrwę chce zapełnić. Czy on zapełni ją właśnie mailami, czyli po prostu zbieraniem adresów e-mail i będzie się skupiał na tym, ale no nie, umówmy się, nie każdy reklamodawca ma takie zbiory, tak? Ma możliwość w ogóle generowania dużej liczby adresów mailowych, więc pozostają mu inne działania. Pozostają mu właśnie, czy to probabilistyczne identyfikatory, czy kohorty, czy jakiegoś rodzaju jeszcze inne rozwiązania. I ta decyzja jest w rękach reklamodawcy tak naprawdę, albo przynajmniej reklamodawca musi mieć świadomość, jaka ścieżka powoduje jakie konsekwencje, tak? Bo kwestia probabilistyki oznacza, że okej, mamy duży zasięg, ale w jakimś sensie jest jakieś ryzyko błędu, tak? I musimy o tym pamiętać. Nigdy to nie będzie 100% precyzji, tak? Jakby identyfikatory takie jak nasze mają około 90% precyzji, ale tak naprawdę też pytanie jest potem, co się dzieje dalej, czy identyfikator, z którego skorzystam, ma wystarczający zasięg, żebym ja w ogóle z tych danych mógł co z nimi zrobić, tak? Więc tutaj przed reklamodawcami rzeczywiście ta edukacja, przed nimi duża edukacja i myślę, że też ważne wybory. Dziękuję ci bardzo. Właśnie nawiązując do tego, co powiedziałeś, to jak te zmiany dotyczące identyfikacji przełożą się na wielkość segmentów czy zasięgi kampanii, ewentualnie możliwość realizacji kampanii i od razu też pytanie, czy to będzie miało wpływ na cenę z punktu widzenia reklamodawcy? Myślę, że z punktu widzenia takiego podmiotu jak my, który dostarcza dane, dostarcza segmenty do targetowania, gdybyśmy nic nie zmienili, gdybyśmy nic nie zrobili, a ogarnęli sobie kwestię identyfikacji, to tak naprawdę stracilibyśmy połowę naszych segmentów. W sensie każdy segment zmniejszyłby się mniej więcej o połowę. Co znaczyłoby, że spowodowałoby to problemy dla nas, ale także dla reklamodawców, bo jakby nie korzystaliby na tyle, nie osiągaliby tego efektu, który chcą i który mają dzisiaj. Dlatego dostawcy danych, ta cała zmiana powoduje, że dostawcy danych, my, jak i cała konkurencja, musi tak naprawdę budować większe zasięgi, musi pozyskiwać więcej danych, musi pozyskiwać kolejnych partnerów do budowy tych segmentów, po to, żeby ich wielkość wzrosła, dlatego że z siłą rzeczy nie wszystkich jesteśmy w stanie zidentyfikować w nowym świecie, dlatego więc musimy ten tort zwiększać, żeby utrzymać wielkość segmentów. I my wierzymy, że nasze segmenty utrzymają wielkość i jakby czas dotarcia, ale tylko dlatego, że tak naprawdę bardzo, bardzo intensywnie zwiększamy ten zasięg. Czyli tak naprawdę nasze DMP rośnie dwa razy po to, żeby utrzymać trochę dzisiejszy status quo, jeżeli chodzi o wielkość segmentów i ten moment dotarcia do użytkownika, żeby był jak najkrótszy. No i to się siłą rzeczy musi przełożyć na ceny, tak? Bo w jakimś sensie jeszcze nie mamy finalnej decyzji, ale myślę, że i kwestia identyfikacji buduje dodatkowe koszty, dodatkowe poziomy kosztów w różnych miejscach, tak, w całym ekosystemie. Więc pytanie jeszcze, kto poniesie ten koszt i w którym miejscu, i to pewnie jest jeszcze przed nami, ale ja jestem raczej przekonany, że programatik będzie droższy w wyniku tego. Mhm. Dziękuję. Jacku, czy ty chciałbyś jeszcze coś dodać? Znaczy, jeśli chodzi o ceny, no tak naprawdę zobaczymy. Trudno, ja właśnie nie, nie,
nie miałem do tej pory takich przemyśleń jak Tomek, ale to się też łączy z tym, co myślę właśnie, jeśli chodzi o liczebność segmentów, jakość segmentów, czy właśnie sposób realizacji kampanii. Myślę, że w ogóle reklamodawcy i agencje już teraz powinny być świadome, że właśnie, że ten proces planowania w ogóle kampanii programatyk, ale też być może nawet poza programatyk, on troszkę pewnie się zmieni, prawda? Że inne rzeczy trochę będziemy brać pod uwagę, na przykład właśnie troszeczkę inne warunki kosztowe określonych rozwiązań i po prostu no, tak naprawdę niezależnie od tego, czy te segmenty będą takie same czy, jak teraz, jeśli chodzi o ich liczebność, czy nie, to i tak być może podejście do zakupu będzie trochę inne, być może właśnie trochę innych scenariuszach będziemy korzystać z danych, trochę innych, będziemy się opierać właśnie na kontekście, dużo zależy od tego jeszcze oczywiście, co się wydarzy po stronie Chrome, być może te dane właśnie też będą właśnie dodatkowo płatne i na przykład ci reklamodawcy, którzy teraz przyzwyczaili się do darmowych danych po stronie Google'a właśnie w określonych narzędziach Google'a, być może też okaże się, że będą musieli jednak za dane zapłacić, tak więc to do końca nie jest jeszcze wszystko ustalone i te efekty, czynniki cenowe też mogą mieć wpływ w ogóle na strategię i to wszystko się łączy właśnie de facto jakby jakie działania reklamodawcom, jakie będą cele realizowały. Wydaje mi się, że tak jeszcze dodam od siebie, że jednak wraz z jakością tak, tych danych, jeśli wzrośnie efektywność działań, to tak naprawdę ta cena pośrednia nie będzie miała znaczenia, tak? Jeśli zwrot z tej inwestycji będzie równie wysoki lub wyższy niż w przypadku aktualnie stosowanych rozwiązań, to tutaj myślę, że nie będzie żadnego problemu. I ja też widzę szansę w tych zmianach w targetowaniu, właśnie w tych alternatywnych rozwiązaniach, o których też wy mówicie, bez third party cookie, no bo będziemy też mieli Firefoxa, Safari, czyli te przeglądarki, które do tej pory te ciastka third party blokowały, były troszkę w tych standardowych rozwiązaniach poza naszym zasięgiem, tak? Oczywiście były już dedykowane możliwości na te przeglądarki, ale one nie były jeszcze skalowalne, więc być może teraz rzeczywiście będzie to ewolucja i ewolucja w kierunku jeszcze lepszego i bardziej precyzyjnego targetowania. Ale słuchajcie, jeśli mówimy o precyzyjnym targetowaniu, to dużo wspominamy o probabilistyce tutaj, która wykorzystuje również jakieś twarde dane, stałe dane o urządzeniu użytkownika, czy też określone konfiguracje, na przykład przeglądarek. Jak to odpowiada na potrzebę, a nawet konieczność z powodu regulacji prywatności użytkownika? Tomek, może mógłbyś pewnie zacząć? Wiesz, z mojej perspektywy prywatność użytkownika, jakby dzisiaj wszyscy się zgadzamy, postrzegamy ją tak samo, znaczy jest wartością, którą musimy się troszczyć jako rynek. I jestem przekonany, że jakby nie ma takiego modelu biznesowego dzisiaj na naszym rynku, który mógłby rosnąć, funkcjonować z pominięciem aspektu prywatności. Jakby nie ma takiego scenariusza. To już jest zbyt ważna wartość dla całego ekosystemu. Więc jeżeli myślimy o alternatywach do identyfikacji, to absolutnie musimy mieć też to w centrum uwagi. Myślę, że jednak to wszystkie alternatywne identyfikacje, jakie są dzisiaj na rynku, tak samo jak nasz projekt, mają pod jedną podstawę. Znaczy rzeczywiście jest tak, jak chyba powiedziała Gosia, czy jak powiedział Krzysiek w czasie panelu, bazujemy na zgodach, czyli innymi słowy, jeżeli ktoś jest jakiś partner, dostawca, który dzisiaj nie ma TCF-a, to jego rola post third party cookie będzie totalnie marginalizowana. Ta zgoda będzie kluczowa i jakby ta kluczowość tej zgody rośnie z każdym dniem teraz, a w tym świecie post third party cookie będzie wręcz niezbędna. Dlatego my cały czas wierzymy, że TCF jest rozwiązaniem, na którym można opierać te rozwiązania identyfikacyjne, ale nie ma już, że nie ma żadnych skrótów, jakby, które dzisiaj trochę funkcjonują na rynku jeszcze. Ta zmiana w third party cookies po prostu te skróty eliminuje.
skupiając się na TCF-ie, spokojnie można budować rozwiązania, które są skuteczne, a jednocześnie idą pod rękę z użytkownikiem i jego potrzebą prywatności, z mojej perspektywy. Dziękuję. Jacku, też chciałbyś coś dodać? Zgoda, tak. Tutaj zgoda z Tomkiem. Myślę, że jest parę jeszcze może aspektów, które warto poruszyć, żeby jakoś tak wybrzmiały, że w kwestii zbierania zgody, jak bardzo też istotny jest sam przekaz, sam komunikat, prawda, jaki wyświetlam użytkownikowi, żeby tą zgodę uzyskać. I tutaj już widzimy pierwsze przykłady jakby radzenia sobie z tym po stronie deweloperów aplikacji, prawda, którzy po zmianach w iOS-ie zbierają właśnie, to zbieranie zgód jest utrudnione, prawda, ale właśnie niektórzy w bardzo kreatywny sposób podeszli do tego, żeby po prostu wytłumaczyć użytkownikowi, po co my potrzebujemy identyfikatora reklamowego, że to wpływa też na to, jakie reklamy ten użytkownik będzie widział. To też się pojawiło w wcześniejszym panelu, prawda, że użytkownicy tak naprawdę często chcą, żeby reklamy były trochę lepiej dopasowane niż tylko jakś tak zupełnie, prawda, domyślnie. Więc jeżeli im się to wytłumaczy i powie, że dzięki temu ta dana aplikacja czy ta strona dostarcza darmowy content, no to wielu użytkowników prawdopodobnie tą zgodę da. I tutaj wydaje mi się takim też aspektem często pomijanym w dyskusji o prywatności jest też kwestia tego, że tak naprawdę rozmawiamy o jakiejś tylko części całego internetu, tak? Mówimy tylko o tak zwanym open webie. Większość, o wszystkich stronach, które czytamy, przeglądamy, one właśnie zarabiają z reklam. Natomiast dużą część naszego czasu spędzamy też, nie wiem, na Facebooku, YouTubie i tak dalej, na różnych serwisach, tak zwanych walled gardens, czy zamkniętych ekosystemach, które de facto, no, którym już wszyscy nawet nie są świadomi tego, że udzielają wszelkich zgód, tak? No i ci gracze korzystają z danych w sposób nawet bardziej, dużo bardziej dokładny, szczegółowy niż zwykle się robi w środowisku programmatik. No i to de facto jest, no jakby nie ma tego myślenia za bardzo wśród ogólnie populacji, że to jest zagrożenie dla tych zwyczajnych stron, które po prostu odpowiadają za tworzenie tych treści. Facebook jest jakimś ich agregatem na przykład, tak? Tylko niektóre artykuły po prostu sobie klikamy przez Facebooka, przechodzimy na stronę wydawcy, a to tak naprawdę ten wydawca odpowiada za redakcję, za tworzenie tych treści. I ten wydawca stoi na trochę gorszej pozycji od Facebooka, bo nie ma jakiegoś łatwego i akceptowanego przez użytkowników systemu nadawania jakiegoś rodzaju identyfikacji, żeby zarządzać właśnie reklamami. No tak, jeszcze nie bym dopowiedział do tego, co powiedziałeś, Jacek, bo to pełna zgoda a propos tej perspektywy World Gardens i prywatności użytkowników, bo mówi się, że Google wprowadza tą zmianę z sztandarem sztandarem prywatności użytkowników i dbałości o nią, ale mało się mówi tak naprawdę, okej, to jaka jest długofalowa konsekwencja dla prywatności użytkowników, jeżeli jakby ten nasz rynek będzie opanowany przez World Garden i będą tak naprawdę, będziemy mieli rynek duopolistów czy monopolistów. I moim zdaniem, jeżeli tak naprawdę ta nasza prywatność wpada w ręce tylko i wyłącznie World Gardens, teoretycznie może ona jest właśnie kohortowana, mamy różne mechanizmy, które mają nadać nam poczucie komfortu, ale mi to long termowo wcale nie daje poczucia komfortu, że mam podmiot, który wie o mnie wszystko i tak, tylko on jest dzisiaj jeden, a w rozproszonym świecie było więcej podmiotów, które wiedziały o mnie mniej. Tak? Jakby moim zdaniem ta długofalowa perspektywa z punktu widzenia użytkowników wcale nie jest taka korzystna, jeżeli mamy monopolistę, który kontroluje moje dane w jakimś sensie. Tak? Słuchajcie, dziękuję wam. Dziękuję. Jacek, chciałeś dodać coś jeszcze? Nie, tylko jedno zdanie, że zwłaszcza, że właśnie ani Google, ani Facebook de facto nie odpowiadają za tworzenie tych treści, także to jednak właśnie redakcje serwisów piszą artykuły, a Google pozwala je wyszukiwać, albo Facebook pozwala je polecić znajomym. No tak, słuchajcie, jeszcze może tak, na koniec, tak, bo mówimy o rynku polskim, mówimy o rynkach zagranicznych, a zależy mi na tym, żebyśmy też przekazali naszym uczestnikom panelu na koniec, jak wygląda stan adopcji w tej chwili identyfikatorów first party w Polsce w porównaniu do innych rynków. I teraz Jacek, może ty. To mogę krótko powiedzieć, że to jakby nawet z mojej perspektywy jako osoby też pracującej na całym regionie CE, to jest też ciekawe, że
że w Polsce jakby obie strony, i strona wydawców, i strona reklamodawców, i agencji były w zasadzie dosyć skłonne do testowania tych rozwiązań. Więc tutaj Polska wypada w tym otoczeniu międzynarodowym jako jeden z rynków, który się nie boi zmian. I mamy tu już jako cały rynek, mamy sporo tych testów już za sobą, prawda? Już określeni wydawcy, określone agencje, reklamodawcy mają już pierwsze doświadczenia w tym temacie, a niektóre rynki nawet Europy Zachodniej dopiero teraz się jakby do tego przygotowują. I to oczywiście tutaj, jeśli chodzi o to właśnie, ile domen wysyła właśnie te first party ID, to, no to jest coś, co się może, prawda, z miesiąca na miesiąc drastycznie zmienić. Tak, to, że ktoś właśnie ma, nie wiem, teraz 50%, to nie znaczy, że za jakby jedna duża, prawda, sieć to zrobiła, czy jeden duży bardzo wydawca, no to nagle można skoczyć do 80%, prawda, w ciągu jednego miesiąca. Więc to dużo nie mówi, ale fakt, że te testy się dzieją i właśnie i strona kupująca, i strona sprzedająca zyskuje jakby doświadczenia, sprawdza, jak to się porównuje do prowadzenia kampanii bez żadnych identyfikatorów na Safari i Firefoxie, to dużo mówi właśnie ciekawego o naszym rynku jako takim rynku skłonnym do eksperymentowania. No tak, to bardzo cieszy i trochę mam nadzieję, że rzeczywiście nie pomyliłam się, rysując te wykresy na początkowej części prezentacji. Tomku, powiedz mi, jak to wygląda z waszej perspektywy? Ja też widzę całkiem spory głód rozwiązań po stronie i reklamodawców, i wydawców. I myślę, że rzeczywiście wybijamy się na tyle trochę regionu, ale chyba dlatego, że ten nasz rynek ogólnie jest w regionie CE jakby znaczący. Tak? I myślę, że jeżeli są marketerzy, którzy odpowiadają za Polskę, no muszą raportować, że tak powiem, też znaczący progres w myśleniu o innowacjach i o adaptacji się do zmieniającego się rynku. Ale ja też jestem pełen optymizmu, patrząc na to, jaka jest otwartość i szukanie alternatyw, czy nawet wspólne jakieś brainstormowanie i szukanie tych pomysłów. Dlatego też jestem dość przekonany, że przejdziemy przez tą rewolucję może nie suchą stopą, ale dość komfortowo. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, widzę, że już minęły 2 godziny z zakładanych 45 minut, także myślę, że zrobiliśmy sobie taką mini konferencję na temat głównie właśnie identyfikacji użytkowników. Z mojej perspektywy bardzo ciekawą, także bardzo jeszcze raz Wam dziękuję za poświęcony czas, za wnikliwe też odpowiadanie na pytania, za bardzo ciekawe prezentacje. Dziękuję wszystkim uczestnikom, no i oczywiście Gosi i Tomkowi, którzy byli z nami w pierwszej części. Mam nadzieję, że mimo wszystko jeszcze kiedyś wraz ze Stoperem otrzymam zaproszenie na doprowadzenie jakiegoś wydarzenia IAB. Także dziękuję Wam jeszcze raz. Naprawdę super, że udało się Wam dotrzeć i przekazać nam wiele ciekawych informacji. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia. Cześć.